witajcie w mojej kuchni. Mam tu towar z wyższej półki, banany i parówki, nawet placki i drożdżówki. Musisz mi wierzyć, stary, inne kuchnie to koszmary. Lubię, kiedy mówisz, pokaż mi swoje towary. Mięso pieczone, mój brzuch od środka płonie. Gulasz ognisty, naprawdę zajebisty. Pyszna kapusta, już czuję smak jej w ustach. Potrawka z chrząszcza, mogę dojść bez końca. Mięso pieczone, mój brzuch od środka płonie. Gulasz ognisty, naprawdę zajebisty. Pyszna kapusta, już czuję smak jej w ustach. Potrawka z chrząszcza, mogę dojść bez końca. W całym Kolinie twoja kuchnia jest najlepsza. Jeśli spróbujesz czegoś, nie dasz rady przestać. Kiełbasę lepszą mam po tej, co jest na sztorze. Wino mocniejsze jest niż forlana gospodkę. Moje jedzenie lubi nawet sam Lord Hagen. Przychodzi do mnie również każdy kopacz Wagen. Musisz mi wierzyć, stary, inne kuchnie to koszmary. Lubię, kiedy mówisz, pokaż mi swoje towary. Mięso pieczone, mój brzuch od środka płonie. Gulasz ognisty, naprawdę zajebisty. Pyszna kapusta, już czuję smak jej w ustach. Potrawka z chrząszcza, mogę dojść bez końca. Mięso pieczone, mój brzuch od środka płonie. Gulasz ognisty, naprawdę zajebisty. Pyszna kapusta, już czuję smak jej w ustach. Potrawka z chrząszcza, mogę dojść bez końca. To jak? Cóż, szczerze mówiąc, wygląda wspaniale. Skąd to wszystko umiesz? Byłem kucharzem w starym obozie. Już zapomniałeś? Pokaż mi swoje towary. Pierogi z węża, jedząc je się odprężam. Kanapka z kilka, mam ich w kieszeni kilka. Pasztet z Lublina, już mi z ust cieknie ślina. Kompot z jaszczura, po nim chcę latać chmura. Pierogi z węża, jedząc je się odprężam. Kanapka z kilka, mam ich w kieszeni kilka. Pasztet z Lublina, już mi z ust cieknie ślina. Kompot z jaszczura, po nim chcę latać chmura. Powiedz no, czy to coś w twojej zupie to twarz, czy dupa? Co? Znałem kiedyś gościa, Onar miał na imię. Stary był niegroźny, zawsze miał zmartwioną minę. Znalazł trochę ziela w skrzyni z ubraniami. Po tym jak zapalił, zaczął tańczyć wieśniakami. W bagiennym zielu zaklęta jest potęga. Tego nie ma księga, więc zapraszam klienta. Jeśli chcesz zapalić trochę bagiennego ziela, zapraszam cię do cifera, najlepszego cifera. My lubimy palić, bo to daje nam potęgę. Chcę jednego bucha, nie proszę cię o nic więcej. Wiesz co jest zielone? Małe i rośnie na bagnie. To bagienne ziele, tak to się nazywa ładnie. My lubimy palić, bo to daje nam potęgę. Chcę jednego bucha, nie proszę cię o nic więcej. Wiesz co jest zielone? Małe i rośnie na bagnie. To bagienne ziele, tak to się nazywa ładnie. Pewnie znacie Rosji, to żona Sekoba. Bez przerwy skarży mi się, że boli mi ją noga. Zaczęła palić ziele, to już paczka czwarta. Tak się upaliła, że zaczęła robić z dachu salta. W bagiennym zielu zaklęta jest potęga. Tego nie ma księga, więc zapraszam klienta. Jeśli chcesz zapalić trochę bagiennego ziela, zapraszam cię do cifera, najlepszego cifera. My lubimy palić, bo to daje nam potęgę. Chcę jednego bucha, nie proszę cię o nic więcej. Wiesz co jest zielone? Małe i rośnie na bagnie. To bagienne ziele, tak to się nazywa ładnie. My lubimy palić, bo to daje nam potęgę. Chcę jednego bucha, nie proszę cię o nic więcej. Wiesz co jest zielone? Małe i rośnie na bagnie. To bagienne ziele, tak to się nazywa ładnie.
przegrałeś. Pogódź się z tym. Już pierwszego dnia ktoś nasikał mi do kufra. Dwa tygodnie temu jakiś ukradł mi buta. Szukałem pomocy, żaden łap mnie nie wysłuchał. Ale nadal mam nadzieję, że mi będzie dobrze tutaj. Igara z ogonem, z nimi mam najgorzej. Powiem ci, że już wolałbym zamieszkać z cieniotworem. Dzwoni dzwonek, wrócę później do opowiadania. Nie chcę się spóźnić na zajęcia przyzywania. Mój golem na swoje nie będzie gdyby mnie już nikt też tworzy. Pomoże mi, gdy stanu mam na drodze. Ja się golem na swoje, bo dla mnie jest kimś więcej niż potworem. Wyborem przyjaciel, ale przywołany swojem. Ja się mój golem na swoje nie będzie gdyby mnie już nikt też tworzy. Pomoże mi, gdy stanu mam na drodze. Ja się golem na swoje, bo dla mnie jest kimś więcej niż potworem. Wyborem przyjaciel, ale przywołany swojem. Jaś mój goblin, wiele to nie dla mnie. Po jednym strzale padnie wilk, nie mam innych zaklęć. Swoją golem, a nie ma nikt, znowu jestem na dnie. Już mi na wszystko braknie sił, nie wiem już naprawdę. Chociaż mam w głowie pewną myśl. Inosie, odwieczny panie światła i ognia. Ej ty, czego tam szukasz? Ja się mój golem na swoje nie będzie gdyby mnie już nikt też tworzy. Pomoże mi, gdy stanę mam na drodze. Ja się golem na swoje, bo dla mnie jest kimś więcej niż potworem. Wyborem przyjaciel, ale przywołany swoim. Mój golem na swoje nie będzie gdyby mnie już nikt też tworzy. Pomoże mi, gdy stanę mam na drodze. Ja się golem na swoje, bo dla mnie jest kimś więcej niż potworem. Wyborem przyjaciel, ale przywołany swoim. Halo, halo. Jest i? Jesteśmy na wizji. Siemanko, witam wszystkich. Przygotowany goticzek. Już się nie mogę doczekać. Szokił, czeka tak samo razem ze mną, widzę. Dobra, co, odpalam, niech to się załączy tutaj. Ustroimy jeszcze ten audio. Widziałeś już pierwszym razem? Widziałem, ale to są, wiesz, rzeczy, które wiem na 100%. To takich rzeczy to mi nie musisz akurat pisać na starcie, nie? Wosiu, siema, siema. Wiesz, ja z Gutika za jedynkę przyszedłem, szokił, no, kilka razy. Także ogarniam w miarę. Co tam słychać u was? Opowiadajcie. Jejku, ale łapki idą w górę. 9 łapek. O, jestem już. Witam, Lukas. Siema. Myślałem, że to easter egg. Tak. Tomek, siemanko, witam cię serdecznie. Dobra, odpalone. Union, system pack 2.0. No, to samo chyba zminimalizować. I... jest. Pięknie. Ok, od razu sobie przejdę do ustawień dźwięku. Obczaję, jak to jest. Efekty i mowa jest na full, głośność muzyki jest tak, jest. Może wiecie co, muzykę troszkę... A, może szczałkami. Troszkę bym ściszył muzyczkę. Tak, efekty i mowa w sumie może zostać na full, tak jest. Muzyka włączona, pogłos, produkowanie, ok. Grafikę już ustawiałem na full wszystko. Nie wiem dlaczego, ale takim jest pogłos
pogłos włącz? Siema Poe, witam serdecznie. Dawaj goticzka, jak? Jest goticzek. Poe. Co tam słychać, panie Poe Regalis? Pogłos. Tym. Włącz, okej. Okay. Jest pogłos włączony. No to co? Możemy startować. Zapinamy pasy, siadamy wygodnie w fotelach. Czy na odwrót to miało być? Na odwrót. Ja też przygotowany dzisiaj. Zdróweczko. No, połowę dialogów będę musiał czytać. Będzie filmik? Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Jest. Zdrówko. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Już w mojej głowie powrót do korzeni. Coś pięknego. Myślałem nad grą, po co iść. O tak, chciałem dwójkę na pewno spróbować dwuręczną bronią. Tak, jedynka mi zostaje do wyboru. Kosztowna, jednoręczna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa. Ale nie wiem, czy łuk. Wolałbym chyba jednoręczną. Potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów. U mnie elegancko. I ci otoczyli całą dolinę czarodziejską. To bardzo zleciało, dzisiaj się obijałem ja troszkę. Byłem jednym z nich. Lukas, ja zawsze gram jednoręczną. O! Teraz mi nastąpiło. Dziękuję za 10 opek. Zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i barierę tworzą. Zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swoimi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Tylko wszyscy kopacze do roboty, a ja... Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. No, wystarczy na dwóręczną też. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy warunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Wiedział, co go czeka. Idzie. A to właśnie on miał wszystko odmienić. A to właśnie on. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Werantu, wskazuje tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Picki monolog. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się mieć? Dobra, zrzucajcie go! Dobra, i tak to się wszystko zaczęło. Bezimienny wojownik został zrzucony. Do kolonii witamy karnej. Witamy w kolonii! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. I pan Diego. Jak ładnie. Pozmieniane. Karny na dzień dobry, nazywam się tak. Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Może mi powiesz, jak tutaj trafiłeś? Bo to jest ten dialog z edycji rozszerzonej, także będę czytał wszystkie dialogi, co oni nie powiedzą. I tak, mamy od razu tu już jest zmiana, bo tego nie ma w podstawce. Możemy sobie wybrać, za co zostaliśmy zesłani tutaj i dostajemy wtedy punkty dodatkowe. I tak. No to ja bym chyba wolał iść tu, chociaż jest 5 do zręczności. 5 do zręki czy siły? Bo co się stało z...
światem już znikł. O, no. Bardzo fajne. Za niewinność jak każdy, ta. A w sumie plus 2 do wszystkich atrybutów. No ale w siłę. W siłę bym raczej poszedł, puszczę do siły. Co? Może być ten, to ładny jest. Ej. Ten. To zrób ten. Git. Dobra. Za siłę bierzemy, siłę. Nie ma się co bawić. Ujmę to tak. Jeden z tych królewskich przydupasów miał trochę za długi język. O wiele za długi. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Tak jest, dlaczego mi pomogłeś? Od początku lecimy, nie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie. Puszczcie do siły, puszczcie do siły, ej! Z bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Stary obóz. Jak dostanę się do starego obozu? No to raczej wiem, no ale nie będę przewijał dialogu. Wszystko będę rozmawiał. Starego obozu. Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Zaraz coś tu znajdziemy. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. No, do kopalni to na pewno trafimy. Dlaczego mi pomogłeś? To jest... Dlaczego mi pomogłeś? Też jest dialog. Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie Natalia. Ja, Bulit i jego chłopcy Ejka. Mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. Bulit. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. Stary obóz. No tak, Diego jest tutaj wysłany po to, żeby wszystkich nowych tak by zachęcać, bo nie może ich zmusić do dołączenia, no ale zachęcać. Czyli pokazuje im, że jest lepszy stary obóz, najlepszy. No ale jest też obóz najemników. Tu jest nowy obóz. Jeszcze jest obóz na bagnach. I ponoć tu w tym dodatku, w tej edycji rozszerzonej, jest obóz bandytów. Także będziemy mieli co zwiedzać. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Kiema Kseonis. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Dla mnie ta gra jest zbyt piękna, żeby ją speedrunować, człowieku. Co tu piszesz? To jest zbyt piękne na speedrun. Tu trzeba się wsłuchiwać w każdy dialog, przeszukać każde miejsce, wykorzystać maksimum swojego wolnego czasu na grę w tą grę. Takie jest zdanie. Do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. No grafika dzięki Directowi grałem. I no, edycja rozszerzona też jest chyba poprawiona, nie? Swoich kurierów. A więcej zieleni. Z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Tylko ludzie Gomeza. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Dobra. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Już niedużo zostało. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dokładnie, spisane już to, jeżeli będziesz miał znaleźć całą grę na pamięć. Misje też są inne, czy grasz pierwszy raz? W edycję rozszerzoną gram pierwszy raz. Także są, jest dodatkowo 58 misji. Dodatkowych, nie? Są te, co były w głównym Gothicu 1 i dodatkowe jakieś tam. No i ten obóz całkiem nowy stworzony, także zobaczymy. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Rozdział pierwszy, witamy w kolonii. Nawet zmienili chyba tu obrazek rozdziału, nie? Tak, było inne. Okej, Diego. Dobra, ty sobie Diego tam idź. Ja mam troszkę mniej HP. Czułość myszki miał ustawioną
dosyć wysoką. O, tu jakieś już jabłuszko i strzała sobie leży, czeka. Wszystko będziemy zbierać. I wiadomo co, może zrobimy sobie dzisiaj pierwszy zapis. Kto by chciał być tu na zapisie? No to oczywiście pierwszą wpisuje Natalia. To robi już zapis, kto by chciał być kolejny. To wpisuje Szokiu drugi, widzę już. Dobrze będzie. No co, zwiedzamy rejony. Tu kto jest? Strażnik, pochodnia. Kolejne jabłuszko. Kołek. No, tu jest skrzynia, no ale raczej nie mogę do niej, na pewno. Nie. Ja Szokiu. Kolejne jabłuszko. Tutaj mogę kroić, nic mi nie zrobię akurat. Czekajcie, tam jest jeszcze jedno jabłko, widzę. Ale już mi łapie bariera. No dobra, jakoś damy radę sobie zaznaczyć to ostatnie. Mam. Super. Aha, tak na boki. Okej. Więc będę musiał się przestawić na Gothica 1, no bo grałem w Gladiatora, teraz tam jest sterowanie z Gothica 2. Okej, bryłka rudy. Aj, tu waluta piękna. Bryłki ruda. Rudy. To jest bryłki ruda. Małe przejęzyczenie. Nic, lecimy chyba dalej. Stąd. O, jeszcze jedno jabłuszko jest. Spoko. Mamy strzały, no i ten ekwipunek. 7 jabłuszek. Chociaż jakbym zjadł sobie jedno, mam full HP. No i super. Na patelni mięsa na razie nie mam, żeby usmażyć. Nie wiem, może coś w wodzie by było? Chociaż... Nie wiem, czy tutaj coś jest w wodzie w Gothicu 1 w edycji rozszerzonej. Pycamy, będzie szybciej. Pogadać z tym jednym możesz chyba, Pater, wiesz, że możesz sobie w ustawieniach ustawić sterowanie na AID, żeby na boki chodzić, nie używając myszki? No wiem, no. No tak mam, nie? Tak jest, ale też mam myszkę. Bo lepiej myszką mi się operuje. Z którym to można pogadać? Ze strażnikiem tym, czy? Takie to było tak i tak. Hej, ty! Ej, ty, co robisz? O, co robisz? Naprawdę nie widać, po co zadajesz takie głupie pytania? Mogę wolniej czytać. Pomyślałem, że może w czymś pomogę, ale czegoś się od was dowiedziałem. Nie, o czegoś się od was dowiem. Dam ci radę. Idź lepiej do obozu, bo tutaj nic ciekawego nie usłyszysz. Okej, no to tyle, a co tam? Daj mi spokój, okej. No, to porozmawiane. Pater, przejęzyczenie? Mówiłem ci, kiedy jest przejęzyczenie. Dobrze. Dobra, sorry. Da, kolejny jest tu. Spark! Kim jesteś? Nazywam się Spark. Zajmuję się rozporządzaniem dostawami. Organizowaniem konwojów, takie tam. Wydajesz się być milszy niż pozostała część strażników. Tak, chłopcy zgrywają twardzieli przed nowymi. Właśnie dlatego mają szacunek poprzez zastraszanie. A ciebie szacunek nie obchodzi? Obchodzi, ale przydałaby mi się twoja pomoc. Okej. A więc w czym mogę ci pomóc? Jak widzisz, mam tu trochę zapasów. Wszystko, co się znajduje w skrzyniach i beczkach, jest spisane w książkach, które leżą na stole. Co jakiś czas muszę to wszystko podliczać. Praktycznie zawsze wyniki się nie zgadzają. A to dlatego, że co chwila przyłazi tu... O, nie zdążyłem. Co ty gadasz? Podbierają nie tylko jabłka, ale także szynkę dostarczaną prosto od rzeźnika z Korinis. Myślę, że nie daliby rady zjeść na raz tyle miejsca, mięsa. Na pewno mają tu gdzieś kryjówkę, w której ukrywają smakołyki. Poszukasz jej dla mnie? W spisie brakuje mi 5 dużych kawałków szynki. Przy okazji pozbieraj też jabłka, które porzucali po okolicy. Zgodnie ze spisem powinno być ich 10 sztuk. A ja zjadłem jedno jabłko. Hit. Co ty gadasz? No to nieźle. Jak leci? Gdyby strażnicy mnie nie wkurzali, byłoby lepiej. Dziwnie to jest tu tak dane, bo raz idą szybciej te dialogi, a raz wolniej. I coś widzę, że już nie będzie grało na tym trybie chyba Windowed. Czekajcie. Dam radę to zmienić? Bo mi się... czat co chwilę robi na biało.
szoku specjalista od Gothica nawet nie przeszedł. Tak. Przegość. Patryk i dialogi, no ale za szybko lecam. Nic, dopiero daj mi się rozgrzać, w sumie tak pierwszy raz, nie? Może pierwszy stream to będzie lipa, ale... 6-7 już będzie lepiej. Dobra, mam mu znaleźć 5 kawałków mięsa i te jabłka, ale to może znajdę jakieś jabłko, mu przyniosę. Jedno będzie ekstra, wierzę w to. Więc robimy sobie kolejnego save'a na Shokyu. Shokyu. No, co jest grane? Już będziesz snowboard robił? Chciałbym tu obczaić, czy coś nie dali nowego. Ale nie, raczej nie ma. Tyk. Diego już na dole. Zatrzymał się, czyli coś będzie chciał ode mnie. Tu coś jest? Kurczę, Aldi W. Okej. Okay. Tak to w Gothicu 2. O, jest już jabłuszko. Jest skrzynia. Do tej skrzyni też. O, mogę! Czekajcie. To robimy save'ik. Kto tam dalej na save'ie? Lukas na pewno by chciał. Lukas tak zawsze. Wpisuję najpierw tę gwardię, co jest. Lukas i Angi Lawen. Gitara. Jest save'ik. Jak to było? Aha, to ją się da po prostu tworzyć. Myślałem, że znalazłem wytrych. Jednak nie. Woda. Jak to się zbierało? Czekajcie, bo już nie pamiętam. Aldi w bok. Tak? Nie. Ciula. Aldi w? Oh my god. Kontrol to było zbieranie. Nie. Myszka nie działa. Zapomniałem. Siema Xeoni, znowu zdrowiaczko. Dzięki, że wpadłeś, stary. Jak się przerzucało? LOL. Wyszedłem znowu z tego przez przypadek. Mam. Co jest grane? Nie działało mi kurde D przez chwilę. Czekajcie. Nie no, D teraz kliknąłem i zadziałało przecież. Działa. Nie mam pojęcia, o co to chodziło. Ale dobra. Mamy wszystko, co było. I mamy te 5 szynki, o które prosił nas ten ziomeczek tam ze straży. Tu jest kolejne jabłuszko. Pach. Tu mamy piwko. Kolejne jabłuszko. I ile tych jabłuszek jest? 9, czyli jednego nam faktycznie braknie. Chyba, że gdzieś tam leży. Ojejku. Tak, no to później się gdzieś znajdzie, tu wrócę. To dam, ale tak to już bym mógł questa mu oddać i miałbym X na start. Nie wiem, wczytać to? Mógłbym chyba wczytać. Nie zjeść tego jabłka i bym miał cały questik oddany. To było na Natalii. Tak, przewinę. Ctrl D właśnie nie działa. Myszka, klikam myszką raz i daję D. Też właśnie klikałem Ctrl D, kurde, Alt D. Myślę, co jest, czego to nie działa? Zbiorę te jabłka na nowo, wszystko co tu leży. Nie spodziewałem się w życiu, że to może być quest, żeby mu 10 jabłek przynieść. Te jabłka są tu specjalnie porozrzucane, żeby mu przynieść właśnie. Takie mogłem się spostrzec. Dobra, to przewinę to wszystko, bo to porozmawialiśmy już z nim. Jak leci, a więc czy mogę ci pomóc? Tak, patermisz z placu wymian, okej. Okay. Wiecie, będzie to free exp, nie? Tak jakby. A na start mamy... Na start mamy jakieś tam doświadczenia. Jeszcze przed wejściem do obozu i przed pokonaniem tych ścierwojadów tam bliżej, co będą. No to nie, tu nic nie było. Od razu mogę iść na drugą stronę. Tum, tum. Jego sobie tam poczeka. Op. Ajajaj. Bezi parkurowiec. Aż mi się zachciało Gothic 2.
Ale nie możesz jeszcze? Jak dopóki nie przejdziesz jedynki, nie zaczniesz, nie pozwolisz sobie? Dobra, tu jest kolejne jabłuszko. A tam nie byłem wziąć z powrotem. Kurde. Tak, jeszcze muszę się wrócić. Na plac wymian. Trzy jabłka tam zostawiłem. W beczkach i tu na lewo. Ja przechycam na szybciutko. Jest jedno. Ciach. I tutaj. Kurczę, aż się nie mogę doczekać, aż nauczę się akrobatyki i będziemy sobie hecać. No, cofnij się. Pyk, pyk. Znowu mi się zrobił biały czat, co jest grane. Muzyka mistrzostwo. 8-10, czekajcie, muszę to rozkminić. Dlaczego mi się robi... Co chwilę biały czat. Jak gram w Gothica, przyłączam na Gothica, albo jest dalej Windowed. No jakby to zrobić, żeby to było faktycznie... O tak? No, no i znowu na Windowed wybiło. Nie mogę tego przestawić w ogóle. Aha, musi zrestartować grę, żeby zmiany zadziałały w tym trybie. Dobra, to może później to ogarniemy. Pater, nie masz jakiegoś laptopa? Może łatwiej by ci było? No, mam. Tak chyba zrobię. Odpalisz mnie, Talcia? Skarbie kochany? Co? A przyjdziesz? Przyjdę po niego? No przyjdę, no daleko nie mam. Muszę miejsce sobie zrobić. A, ale lipa. O co to chodzi? A OBS nie zacina, tylko że OBS mam tak ustawiony, że jest priorytet, nie? Dobra, mamy wszystko, możemy oddać. I mam i tak 11 jabłek. Tu jedno było gratis. Coś przedtem nie znalazłem tego chyba za piękiem. Nie wiem, Spark. Mam jabłka i odnalazłem kryjówkę. Świetnie, gdzie była? W krzakach, koło bramy. Haha. Chłopcy się nieźle zdziwią, dzięki za pomoc. Będą z ciebie ludzie, masz tu 15 bryłek rudy. O, i super. 15 bryłaczek wleciało. Koniec, dzięki mordo. Bach. Jedno mamy jabłko gratis. Idziemy do Diego z powrotem. Bo widzę, że on tam coś od nas chce. Sekunda, pójdę sobie po ten laptop, żeby mieć... Aktualna, bo dalej mi się zrobiło fajnie. It's the motherfucker, Snoop Dogg. Dobra, laptop ogarnięty. Już go sobie postawię, ale to muszę, wystarczy, że coś czuję, że zmienię tylko jedno ustawienie, bo na kronikach też tak miałem przecież. Zmieniłem jedno ustawienie i to wszystko śmigało, także wystarczy tylko dobrze pogrzebać, ale widzę teraz, no. Natalia? Natalia sobie leży. Odpoczywa przecież teraz. Później ten, może po streamie to obczaję dokładniej. Ale wydaje mi się, że to Borderless chyba. Powinno być Diego. Co tam, przyjacielu, chcesz? Kolejny, co? Robimy kolejnego save'a. Chce ktoś być na save'ie?
Ej, patrzę teraz na siebie. Bardzo niskie opóźnienie mam. Naprawdę. Nic, lecę dalej. Po prostu od nowa może na Natalii. O, save'a zrobiłem i mi się czad odciął na tym. To co tam mówił? Cholera, ruszać się chłopaki. A kogóż my tu mamy? Toć to Diego. Myślałem, że zostaniesz chwilę dłużej. Dlatego zamknąłem. Nie spodziewałem się przesyłki z zewnątrz, ale jej nie otrzymałem. A nie. W sensie rozumiem, źle to przeczytałem. Bolid często się tu zjawia? Ta, co jakiś czas wpada. Będę się musiał tym zająć. No, otwieraj już. Robi się. Przepuść mnie. Dobra, zamknęli nam bramę, skurczybyki. Robotnik? Mogę z tobą? Mogę. Jak praca? Nieźle. Lubię, gdy strażnicy każą mi naprawiać bramę. A wiesz dlaczego? Bo wtedy nie muszę ich oglądać, sukinsyny. Fajna bluzka, Pater, taka elegancka. Dzięki. Widać, że jesteś nowy. Straż Gomeza może robić z nami wszystko. Pomiatają nami, okradają nas, każą niewolniczo pracować. Ostatnio dostałem trochę jedzenia, a te gnidy wszystko mi zabrały. Nie chciałem wiele, nie jadłem od 3 dni. Okej, okay, koniec, pogadane. Tyle ruchu będzie miał chociaż przez 3 godziny. No właśnie, to i tak siedzę przed kompem cały czas, nie? Chodzi. Bam, bam, bam. Dobra, chrząszczyk pierwszy do pokonania będzie. Chciał go, nie trafiłem. Fach, dostał. Doświadczenie, a tu mi pokazuje jaki jest stan przy zdobytym doświadczeniu, nieźle. Dobra. Mięso z chrząszcza. Exp jest exp, jak to się mówi. Jest tu może coś? Nie, takie grzybki na zmyłkę sobie tylko są. Czekaj, bluzka pewnie wyprana w perwolu. Nie, w golfik, bo zimno mi już, taki klimacik się zimowy troszkę robi, nie? O, co to za ziomki tam stoją? Tu piwo. Strzała. Kubek. Mamy skrzynkę. Co jest? Czy musimy mieć wytrych do niej? Nie no, przecież do tej skrzynki nie trzeba było mieć wytrychu. Klikam dobrze i nie otwiera. Nie ma podejścia. To nie, może trzeba będzie wytrychy faktycznie, ale... Ale dziwne, dziwne. Nie masz wytrychów. No właśnie, nie, tutaj mi się wydawało, że... Tu nie było, ale oni zmienili chyba w ogóle wygląd tej skrzynki, nie? Ta miała zamek? Nie, czy to jest ta sama? Już nie pamiętam. Okej, kolejny saving zrobimy na szokiu. Jeden jest u góry na dachu. Gitara. Nowa lokacja szybkiej podróży, opuszczona kopalnia. Ło! To są strażnicy, to tu jagódki mogę zebrać. Dobra, to tam się zaraz uda, bo tam jest mieczyk. Tak, i zwiedzimy tam na lewo. O, krótki łuk! Kilof. Ej, chyba zepsułem. Mogłem dać zręczność. Na początku, bo... A nie, wymaga na zręczność 7, dobra. Zaraz to założymy. Nie założyłem, kliknąłem raz i zamknąłem. Zakłada się tak, o. Dwójeczka, mam 2 strzały, czyli zbiorę trochę strzał. Nieźle. Mamy już pierwszy łuk. Jakiś tam, nie? Tam ziomaczek we wieży siedzi? Ożywili tą... Oho. Spodziewałbym się. Dobra, najpierw sobie skoczę tutaj. Czaić. Temat. Wytrych. Kilof, dobra. Tu jeszcze jeden wytrych, spoko. Tu już mamy 2, możemy się wrócić do tamtej skrzynki. I tą skrzyneczkę. Pyk. O, 4 strzały. 7 monet. Piwo. 9 wytrychów jeszcze? Ej, no to tych wytrychów to mamy, a wytrychów teraz. Bardzo fajnie. Tu jakiś ciemny grzybek.
Liść dębu, no i dobra, przeparkurzymy troszeczkę, nie? Hop, o, to dałem. To dałem trochę ciała. Ale okej, okay, i tak mam wytrych, bo tamten zaraz oczywiście pójdę. Nie będę marnował. Czekajcie, ona jest na kot. Lewo, nie. Wytrych pękł. Czekaj, to straciłem wytrych i tak już, tak? No tak. Zrobię pierwszy wszczyt. Nie. Na szokie było, tak? Na szokie. Na razie czynniki. No dobra, widzę, że na razie mi czad normalnie też działa. Naprawdę. Oj, oj, oj! A to nie, i tak nie mogę tego otworzyć. Ona jest na klucz. No właśnie. Nic, wczytuję. A już, kurczę, myślałem, że położę swoje rączki na tej skrzynce. Bez kitu. Ale jednak nie. To dobra, wrócę się po wytrych i idę dalej. Pozwiedzamy, pozwiedzamy. Ale to pięknie wygląda tam w oddali wszystko. Hop. Czekajcie, może najpierw kretu szczura być z nim. Tu będzie mieczyk tak samo wbity, także... Jest. Mieczyk, zardzewiały, bryłka rudy. No to co, od razu mieczyk zakładamy. Muszę sobie przypomnieć, jak się wol... Normalnie. Ciach, okej. Tu nic, lecę na niego. Ohoho. Pierwsza krew, bonus doświadczenia. Doświadczenie plus 20, doświadczenie plus 100. Spoko. Mamy surowe mięsko. I teraz wszystko... To w okolicy do splendrowania jest. Ryżówka. Tej skóry nie mogę podnieść, niestety. Ławeczka do posiedzenia sobie. Tu jest jakiś strażnik, może spróbuję do niego zagadać. On ma taką skrzynię. Tu jest jakaś szkatułka. Zrobię mi coś za to? Lewo. Prawo też nie. Kurczę, złamałem dwa wytrychy niepotrzebne. Piwa nie mogę wziąć? No nie. Okej, czyli do tej tak samo skrzynki muszę jakoś klucz znaleźć. Tu jest piekielnik. Jeszcze jeden. I trzeba dobrze szukać. W takim razie. Wyślę ci jeszcze kilka wtyczek do G1. Znalazłem kilka fajnych. Okej, spoko. Nie wiem, dlaczego mi Quicklot nie działa. Ten, co miałem, wiesz? Dobra, idę na górę. Tam będzie trochę więcej expa dla nas. Chociaż... Czekajcie, pogadam z tym strażnikiem, może... Jakoś uda mi się klucz od niego wziąć. Do tej skrzynki, co tu jest. Chyba, że nie on będzie miał strażnik. Na dachu nic nie ma. Jak tam punkt obserwacyjny? A jak ci się wydaje? Chyba dobrze, skoro tu jestem, co? Póki co, jest spokojnie? Jeśli chodzi o szkodników i bandytów z gór, to tak. Ale po cholerę zawracasz mi zad. Tylko próbuję się czegoś dowiedzieć. To szukaj tej swojej wiedzy gdzie indziej. Jeden moment nieuwagi i pozamiatane przez takiego barana jak ty. W takim razie pójdę sobie. No i bardzo dobrze. Dobra, niech ucieka. Uciekamy, uciekamy bezimienny, bo kolega jest wrogo nastawiony do nas na razie. Jest, to znaczy może nie wrogo do nas nastawiony, tylko praca to jest jego najważniejsza rzecz teraz w tym momencie. Także może ma dobre nastawienie. Idę po tamten jeden wytrych. Ja, czy mi się uda tam skoczyć w ogóle? Więc pyknę sobie sejwika. Jak nie, to tam z drugiej strony wejdę. Pyknę sobie sejwika na Łukasie i Angi. Hop! Tak jest. Dobra, teraz się udało. O, jest jeszcze jeden wytrych. Hop! Dobra, sam alt i on skacze. Bez gitary. Więc idziemy na górę się drapywać. Bezimienny i wspinaczka górska. Hop!
Tak jest. Opa, tu będzie Serafis rósł? Dokładnie. A Serafis jak pięknie wygląda! Wow! Dobra, jesteśmy na górze. Mamy już jakichś przeciwników, więcej coś. No to na Natalii kolejny save. No jakby ktoś chciał być na save'ie z obecnych na streamie, piszcie śmiało na czacie. Piszę was od razu, żeby zapełnić sobie tutaj miejsca do save'ów. Zdrowe mięso. No okej, tam ktoś stoi. Tu mamy... Okej, patrz dobrze, człowieku, żebyś czegoś nie przegapił. Zblokowałem się na gałęziach. No, Bezi, co z tych gałęzi nie dasz rady przepchnąć? Tu ścierwojady i kretoszczury lecą. Stary pamiętnik. Zużyty język topielca. Co to jest za mieczyk na start? Już obczajmy. Artefakty, bronie. Co? 15,9? To ten jest lepszy, co on teraz? Wartość... Ale ten ma wartość 8. Okej, czyli się go sprzeda. Będzie biznes na tym. Dobra, dwa ścierwojady tam są. Tu jeszcze, tak, kubeczek, bryłka rudy. Spróbuj skliknąć V przed podniesieniem przedmiotów. Okej, sekunda. Bo może działać w Gothicu 1 pod V-ką, nie? Może zaraz znajdę jakiś i tamto podniosę V-ką. Czekaj, zabiję te kretoszczury. Bo. I bo. Musimy ofensywnie podchodzić do sprawy. Dobra, surowe mięso. Kolejne. V. Hej! Kolega! Thank you well. Po holendersku dziękuję. Gothic 1 z Quiglotem. Co tam siedzi? Nie, tam jest chyba tylko szkielet, a tu jest goblin. Okej, to tego goblina zaraz tu porobimy. Tylko podejdę do tego szkieleta. Pas! Co to za pas? Artefakty. Popękany pas. Ochrona przed bronią, ochrona przed pociskami. Mogę sobie takie coś założyć? Mogę. Czekajcie, założone jest na żółto. Tak, tak. Okej. No to co, jakiś sejbik leci? Ciao cię. Co ja bym bez ciebie zrobił, chłopie? Grałbym dalej, tak go podnosił wszystkie itemy. Dobra, panie goblin. Chyba, że przetestujemy ten łuk. Łuku to nie mam chyba przetestować na razie. Chodź, a to młody goblin. Nawet mnie nie uderzył ani razu. O. A z niego to samo mogę. Okej. Okay. Wytrych i brzytwa. Super. No to teraz nam rozgrywka będzie szła przyjemniej i szybciej. Przyjemniej i szybciej. Tam jest ziomeczek jakiś, my zaraz do niego podejdziemy. Ale brakuje mi tu jednej chaty. Nie było tu chaty jakiejś? Była tu chata. Miałem zawsze dobre pomysły, ale sprawdziłem na goglach. Aha! To dobrze, dzięki. Ja to widzisz. Tam jest jeszcze jeden goblin, to rozbudowali to! Rozbudowali! Jagódka. Czy ta krzaka coś będzie? Podejdę do tego ziomeczka tam, może porozmawiam z nim. Tylko nie wiem, czy on mnie zaatakuje. A czekaj, a są szybkie zapisy tu? Dałbyś radę mi to sprawdzić? Czy w edycji rozszerzonej jest możliwość... Prawie bym wyszedł. Czy jest możliwość szybkiego zapisu? Gerard! Wiedźmin? Hej, ty! Kim jesteś? Nazywam się Gerard. Dawniej walczyłem na arenie. Teraz staram się jakoś przeżyć. Siema, Ksetrim. Jak więc tu trafiłeś? Nie powinno cię to interesować. Co robisz na tym odludziu? Tymczasowo mieszkam. Mam tu wszystko, czego mi potrzeba, więc po co miałbym iść do któregokolwiek obozu? Poza tym ładne mam stąd widoki. Masz na sobie interesujący pancerz. Identyczne mieli na sobie żołnierze króla,
którzy mnie tutaj rzucili. W rzeczy samej, identyczne, może nawet te same. Mam jeszcze drugi taki pancerz. Jak je zdobyłeś? To długa historia. Opowiadaj, nigdzie mi się nie śpieszy. W porządku. Mój przyjaciel przekupił strażnika lochów i wręczył mi krótki sztylet. Pewnego dnia zostałem zaciągnięty nad urwisko przez dwóch żołnierzy, gdzie stary sędzia Skorinis wygłosił swoje przemówienie. To tak u nas. Nie byłem skuty, więc korzystając z ich nieuwagi wyciągnąłem sztylet i zraniłem nim żołnierza w nogę, po czym zacząłem uciekać w stronę góry. Dwóch żołnierzy wyruszyło ze mną w pościg, a sędzia pobiegł zawiadomić pobliskich oddziały rycerzy o tym incydencie. Ukryłem się w gałęzi, nie zdążyłem. Drugi zauważył kałużę krwi i powoli podszedł z kuszą. Tym razem ukryłem się ze skałą i oczekiwałem na dogodny moment do ataku. W pewnym momencie rzuciłem się na żołnierza i wbiłem mu sztylet w serce. Ten jednak odruchowo strzelił z kuszy, raniąc mnie w bark. Ciała zepnąłem za barierę, po czym usłyszałem alarm wydobywających się z rogu. Był to wyraźny znak, że oddział wyruszyły w pościg. Oddział wyruszyły w pościg. Mogłem uciekać jednak strażnicy i tak by mnie znaleźli. Moją ostatnią nadzieją na przeżycie była bariera. Rycerze nigdy nie odważyliby się tu dobrowolnie wkroczyć. Tak wylądowałem tutaj. Z tymi dwoma zbrojami. Kurczę, nie dość, że nieraz są błędy w słowach. Ja to czytam i wiecie, i wracam do tego, bo myślałem, że zrobiłem błąd. Ja patrzę, no nie, jest tak. Lecę dalej. I nieraz się opóźniam. Ale nie są dopracowane też. Tak jakby no szybko to czytam. Odkąd się pojawią, nie? To ja nie nadążę nieraz. To nie jest to czasowo dobrze wybrane nawet, nie? O, siema Paweł XO, witam serdecznie. Grasz po dług? Jest OP? O, ja będę grał jedną ręką, wiesz? Jesteś ranny? Tak, udało mi się opatrzyć ranę miejscowymi ziołami, jednak czasami ból powraca. Mogę ci jakoś pomóc? Przynieś mi lekarstwo, które całkowicie wyleczy moje rany, a otrzymasz zbroję żołnierza królewskiego. O! Zobaczę, co da się zrobić. Dobra, lekarstwo. Doceniam twój zapał, ale znalezienie takiego lekarstwa nie będzie łatwe. Wiem o tym. Postaraj się wytrzymać. Będę się starał przynieść je jak najszybciej. Dobra. Dobra, jakie lekarstwo on tutaj chce? Spoko, mamy... No już, zejdź mi z drogi. Ranny wojownik. Gerard został poszczelony z kuszy, potrzebuje lekarstwa, które całkowicie wleczy rany. W zamian za przyniesienie leku otrzymam zbroję żołnierza królewskiego. Dowalona misja. Przyjęcie starego obozu i sześć wody. Ale wal tylko w jedną rękę? Bo możesz przekuć Urizela na jedną rękę? Co ty gadasz? Pater, da się ustawić szybki zapis w jeden, ale musisz wejść w folder. Aha, dobra. To nic, to na drugi stream ustawimy. Dzisiaj nawet tak jeszcze porobimy. Pozbieramy akurat te. Pozbieramy, Niki na save, nie? Dobra, tam mam jeszcze jednego gobliniarskiego. Od razu do niego lecę. Lecę, bo chcę, a to będzie zwykle... O, mamy skrzynię tam nawet. Paweł, chcesz być na save? Ja, na razie mi czat działa dobrze. Jemu lekarstwo zrobić, gdy do gildii dołączysz lub gdy dasz jeden kabryłek Turusowi. Aha, dobra. Wpiszę cię tu, Paweł. O, Xetrim jest jeszcze. Jak, Paweł X. Podłoga. O. Gitara. Czekaj, od razu zapamięci Xetrima, tak samo. Xetrim. Pater, pisałem ci na początku streama, że da się przekuć Urizela na jedną rękę. Nie czytałem chyba. Nie. Albo przeczytałem to? Możliwe, że nie widziałem, wiesz? Jak mi czat wywaliło na biało. Teraz widziałem od razu. Dobra, mamy skrzynię. Lewo, prawo, prawo. Lewo, nie. Lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo. Lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo. Też nie, wytrych pęk. Lewo, prawo, 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 prawo. 4 razy w prawo. O, esencja uzdrawiająca. Razy 2. Dzban. Sól. Olej syrianiczny.
baza silnych mikstur. No to nie znam. Mamy pałkę jeszcze? A, przecież mam fałkę, mogę z fałką zbierać. No tak. Quicklot. O! Aha, F to było obróć się. Tak w każdym gotiku. Za wasze zdrowie. Dobra, chyba to wszystko poczyściłem na razie. Możemy iść dalej. Czyścić teren. O, jeszcze dwa serafisy się znalazły. Proszę bardzo. Tam jest jeszcze jeden. Tyk go. Kurczę, ja myślałem, że tą zbroję to... że to ten, za niedługo dziś dostanę jakąś. Znaczy tą od niego. Że mu zbieram jakieś ziółka, bądź przyniosę właśnie coś. Dobra, w dół panie. Tylko zrób pan tu save'a, bo ja to pamiętam z tym miejscem mam akurat takie wspomnienia, o, że właśnie nieraz się spadło. Tu obstawiam, że w edycji rozszerzonej poprawili ten bug, że jak się spada i się daje strzałki w bok tak jakby, to on nie bierze HP. Chyba to jest naprawione, czekajcie, chcę sobie tutaj zobaczyć z ciekawości, czy coś nie leży, ale nie ma nic. Dobra, let's go! Dalej. Tam jest goblin. Nowość, nie było tu goblina wcześniej. Mamy strzałę. Czekajcie, spróbuję z tego łuku. Może strzelić coś. Mamy tych strzał 7 sztuk. Coś takiego. Na górze byłeś? Byłem pewnie. Już zwiedzone. Idziemy już teraz do przodu. A gdzie no? Hej, i po strzałach. Ale to nie, no to już ten, siła lepszy dips. Z tego co pamiętam, ten mieczek był lepszy. Tak jest, o 2 punkty obrażeń w sumie. Także wolę sobie go założyć. O, stara notatka. Od razu będziemy ją czytać. Co tam jest napisane? Tu wisi Swołocz, Hengo. Był cieniem, lecz okazał się gnidą. Pożyczył rudę od swego kompana i rudy nie oddał. W czasie potyczki z bandytami skrytobójczo tamtego zabił. Olbrena pochowaliśmy ze złotem, Hengo powiesiliśmy na gałęzi, bez złotych zębów. Dług został spłacony, ale nie w rudzie, a w złocie. Olbren wybaczy, na osłodę niech Olbren ma trupa mordercy, co na gałęzi dynda, a ty wędrowcza patrz na bezzębnego wisielca i pamiętaj, tak kończą świnie. Roku nie znamy, bo niepotrzebny, a kto wieszał, ten wieszał. Jest gdzieś stara zbroja? Nie, w sensie co? W edycji rozszerzonej? Nie, bo nie grałem, nie oglądałem nic. Nie, wiesz, takich jakby poradników kompletnie teraz. Jedynie co ostatnio to wbiłem, nie wiem, 10 minut pograłem, no tutaj, wybiegłem tam do góry, tylko tutaj co jest 5. I to było wszystko, ale widzę, że tu się coś gdzieś na górę wchodzi też. Wszystkie takie nowości będę... No! Ej! Kurczę, takie drewniane to wszystko jeszcze. Dwa piekielniki rosną, czy mi się wydaje? Nie, niestety wydaje mi się. Nic, tu na górę mogę wejść, sobie obczaję. Co tam jest? Tu wszystko zebrane, patelnia. Chyba wszystko. Nie może tego ścierwojada jeszcze, uwala. Okej. Ej, już jeszcze 100 XP i mamy level. Będziemy mogli coś tam może w jedną rękę sobie dać, jak przyjdziemy do starego obozu. Wbijemy level. Wejdę, obczaję. Chociaż czekajcie, najpierw może dasz radę tu skoczyć? Jakoś? Nie chyba, ale najpierw bym chciał tu wejść. No. Nie, niestety. Dobra, wejdziemy po drabinie. O kurczę, jakie tam widoki. Ale czekajcie, leży tam coś? Raczej nic. Zaraz chycnę. Obczaić.
Kurczę, tu jakaś wie... A, tu jest wejście do ten. Spoko. Zwiedzimy. To save'a sobie zaraz zrobię, tu nie mamy nic. Grałem kawałek i Scotty nie nauczy cię jednoręki, dopóki nie dołączysz do obozu. No to pięknie. No to nic, no na razie będziemy iść w siłę chyba, chociaż... No to będzie ciężko, chyba że znajdziemy innego gościa, co by nas nauczył. Pozwólcie, że sobie podjem. Jagódkę. No dobra, co tu na nas czeka? Bandyci, tak? Oj chuj! O, sorry, nie miałem nie przeklinać, ale... Dobra, to jeszcze chyba nie na mój level, czy na mój? Musiałbym tak jakoś zrobić, żeby oni tu... Podeszli pode mnie. Zbugowali się? Ej, ale dziwnie. Bajo jajo, fanatyk Makowicza, siemano. U bańce. Dobra, to czyli tu musimy to ominąć. Tam na razie nie jest dla mnie miejsca. Jakbym jedną rękę miał, to co innego. Więc może hecnę tutaj na tą trawkę. I pyk. Jest tu coś skitranego, czy nie ma? Jest skrzynia. Ale to ja ją... Nie. O kurde! Bardzo ładnie. Czekajcie, a całe jak wziąć Aldi, to nie. Przypomnieć sobie, jak się całe brał. Shift też nie. Control mi to nie działa. Nic, przelecę na razie, tak? Ale muszę się dowiedzieć, jak zrobić, żeby brać wszystkie itemy. O, i esencja magicznej. Energii. Ej, taki... Ten donate w bryłkach. Ło! 60 bryłeczek. I teraz możemy iść na miasto. Na zakupy. Jakąś broń. Za wasze zdrówko. Jakąś broń sobie ogarnąć. I tą jedną rękę. Mi się przydało. Dobra, wyleczymy sobie HP trochę. Jeszcze jedną jagódkę. I może woda. Baza słabych mikstur. Ale dobra, mamy full HP tym sposobem. Na Lukasie, saving. A teraz jak klikniesz Shift lub Alt plus D, to zbiera po 100 ze skrzyni. Shift lub Alt plus D. No właśnie klikałem przed chwilą i Shift i Alt. I niciula. Może zaraz zerkniemy na ustawienia klawisze. Chociaż nie wiem, czy się da to zmienić. No bo chyba, że coś w klawiaturze mam pobindowane inaczej. Nie wiem. Bo Shift D próbowałem, Alt D próbowałem, Ctrl D próbowałem. To pojedynczo mi na kontrolu zaczęło dawać teraz normalnie. Morkowe ziele. I Seraphis. Jak najbardziej możemy przyjąć. Ti, jagódki. Okej, tam mamy ścierwojadę, to są zwykłe ścierwojadę. Tylko zachowaj to dla siebie. Tego gościa nie kojarzę, co tu jest na lewo. Czekaj. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O, dopiero co tutaj trafiłeś, tak? Może? Nazywam się Kosa i mam dla ciebie propozycję. Mogę ci pomóc zostać kretem. Ludzie zawsze gadają. To się już więcej nie powtórzy. Zostając członkiem obozu, zyskasz szacunek, pracę i źródło dochodu. A, do nowego obozu nas zachęca. Nie idź do starego obozu. Gomez to podły oszust i wyzyskiwacz. W bractwie natomiast zrobią ci pranie mózgu. Nowy obóz to najlepsze miejsce dla skazańców, którzy chcą czuć choć odrobinę wolności w tym piekle. Dobrze, zaprowadź mnie do kopalni. Nie. Nigdy z tobą nie pójdę, opowiem. Opowiedz mi o tym całym nowym obozie. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu.
Nasz obóz różni się od innych miejsc w kolonii. Tam możesz robić co chcesz. Nikt ci nie każe. Nikt ci nic nie każe. Współpracujemy z magami wody. Powiem ci w sekrecie, że arcymag wody Saturas opracował plan, który doprowadzi do zniszczenia bariery. Aby to zrobić, potrzebujemy magicznej rudy. Krety zajmują się jej wydobyciem. O proszę, cały planik. Na końcu uda nam się odzyskać wolność. Dołączając do nas, dokładasz cegiełkę do tego wielkiego przedsięwzięcia. Nie, na razie nie chcę. Nigdzie z tobą nie pójdę. Nie wiesz, w co się pakujesz, chłopcze. Wkrótce zrozumiesz. To się już więcej nie powtórzy. Jakbyś jednak zmienił zdanie, porozmawiaj z Mordragiem. To nasz człowiek w starym obozie. Siema, Zamoj. Witam. Mam już do... No i dobra. Drac. Ej ty, czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić. O siłę. Jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Nikt. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Ma jakieś nowe dialogi? Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Oczywiście możesz też zajrzeć do obozu bandytów. Martin i Briam mają naprawdę atrakcyjne ceny. Najlepiej pogadaj z Draxem, on zajmuje się tam... Nie widziałem już nawet. Powiedz mi o kolonii. Powiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam pod siłę. Jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. Nie wchodź do lasu, dobra. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Okej. Okay. Nie będzie głosowania za moje jakiegoś, że... Nie będziemy robić, wiesz? Po prostu gram jedną rękę, a to, gdzie dołączę, to zobaczymy po dialogach wstępnych mniej więcej, jak to się wszystko tu będzie zapowiadało. To się tak nie da też zrobić, iść pod to. Dobra, działa czat elegancko, szybko. Dlaczego jego mapy nie są na sprzedaż? Dlaczego? Jego mapy nie są na sprzedaż? Jeśli stać cię na tak ogromny wydatek. Okej, dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. Za stary kilof. Dobra. Jo, zbierało się tego trochę. No jak? Zbierajcie. Okej, sejwik. Drax. Ale masz zbroja. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Mamy piwo. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu.
Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Dobra. Skórowanie gadów, on uczy już takie rzeczy. A czekaj, jak dam dużo żąda za swoje usługi? Dużo żądasz za swoje usługi. Być może, ale wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. 13 łapek, dziękuję. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc jak je oprawić, po prostu zgniją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. Tak zrobimy, tylko teraz slipa z hajsem, nie? Do jakiego obozu należysz? Widzę, że jesteś tu nowy i masz dużo pytań, a mi nie za bardzo chce się teraz z tobą rozmawiać. Powiem ci więc tak. Radford i ja nie przepadamy za Gomezem i jego strażnikami. Stary obóz to banda wieprzy i pupilków króla, największego wśród sukinsynów. Więc jeśli chcesz z nimi trzymać, lepiej stąd odejść. Dobra. Może powiesz mi coś więcej o waszej grupie? A ty co, szpieg Gomeza? Nie, dopiero co tu trafiłem i chcę się zorientować, co się tu dzieje. To lepiej idź się orientować gdzie indziej. Nie możesz mi po prostu powiedzieć, kim jesteście? A dlaczego chcesz to wiedzieć? Mężczyzna w czerwonej zbroi uderzył mnie w twarz, szukam zemsty. Zastanawiam się, który obóz wybrać. O. Zastanawiam się, który obóz wybrać. To nie jest jakaś pieprzona karczma, tylko górnicza dolina. Zjeżdżaj stąd. Aha, dobra. Czyli jeżeli bym wybrał ten pierwszy dialog, to on by mi coś tam do tych bandytów by mnie wprowadził? Dobra, z tym już nic nie mam, Tamte ścierwojady można by było wybić w sumie. Chociaż już się zbliża noc. Tamte. Tylko, że no kurczę, bez... No, czekajcie, tego wybiję od razu, coś pozbieramy. Po nocy latać, no to nieprzyjemnie, nie? Ale mnie dziabnął! Czeka tak do boku, skubanie. Dobra, mamy go. Tam już są zwykłe ścierwojady, nie młode. No nic, spróbujemy. Robię sobie save'a. Pyk. Na akcent imię. O, zamój wbił. Zamój, chcesz być na tym? O, fucking. Chcesz być na save'ie? Ja bym chciał jednego tylko. O, właśnie, no. Dawaj. To jest młody! Pyk go, okej. Okay. Level pasuje dobić przed wejściem do starego obozu. Jeszcze tam coś będzie na nas czekać. Idealnie się tu pojawi. Możemy wpłynąć, tylko będziemy wpłynąć pod prąd teraz, to lepiej z tamtej strony do skrytki. Tu jest jaskinia.
idealnie w tej wysepce. Tak, C, gitara, to od razu ci już tu robię. Za mój i ty. Proszę cię bardzo. Kurde, Pater, widzę w twoich oczach taką radość, że grasz w tego G1. Widzimy, tak jest. Tak jest, przyjacielu. Dobra, tu kolejny. Pamiętam, że kiedyś to miałem tak, że nie zdążyłem go zabić, bo tamci przebiegali i mi go kroili. Tu mamy skrzynię. 15 strzał. Czekaj. Shift plus D, no nie. Nie, bo mam właśnie, ja mam chyba ten. A czekaj, A. Shift plus E, Alt plus E. Dobra, mam. Myszką i plus E. Myszką plus E mi wali pakietami. Okej. Okay. Już mam wszystko ogarnięte w miarę, co mi jest potrzebne do gry w Gothic 1. Pater, wiesz co to fingerboardy? Fingerboard? Nie, nie mam pojęcia, co to jest fingerboard. Fingerboardy, stary. Możesz mi wytłumaczyć, co to jest. Ciekawi mnie w sumie. Polne ziele. Będziemy coś palić? Dobra, tam już są zwykłe ścierwojady na 100%. Nie wiem, czy mogę się już na takie zwykłe wychylać. No ale co no? Trzeba próbować, nie? Coś ten ekran miga czasem? Miga ci ekran? Mi nie miga, jak gram. O kurde, przewaliłem trochę. Aj, zepsułem teraz. Ale dobra, są moje. Są do zrobienia. I będę miał więcej expa za to. To było na Natalii teraz, tak? Na Natalii. Tylko w drugą stronę. Jest ciemno i na sekundę jasno? To? Natalia ci mówi, żebyś nie mrugał. Szoki. Jak oglądasz, to otwarte oczy. Nie zamykaj sobie, nie? Jak jest ciemno, za sekundę jasno, to... Taka deskorolka na palce. Aha, fingerboard. Dobra. Lepiej, żeby nie dziobły. Natalia plus jeden. No, ładnie, ładnie, misiu. Dobry punch. Nie wiem, Lukas, ty też tak masz? Też ci miga, czy tylko jemu miga? No nie. Cofnijcie, majstry. No dawaj, let's go. Ajajaj. Nie. To z dwoma będzie przewalone. Tego jakbym wykończył. Kurczę, jakby się dalej w linii ustawili, to by było dobrze, a nie tak. Ej, odkryłem dlaczego, jak skróluję... Skrolam, co tak jest. Może ci, kurde, screenshota robi wtedy, jak masz screenshota pod scrollem ci robić zdjęcie. O matko, szokiu. Ty to jesteś, chłopie, dobry wariat, widzę. O Jezu. Dobra, robię jeszcze jedną próbę. Jak niby? No nie wiem, gdzie się pytam, no ale ty przeagent jesteś, ty. Pojedynczo. Dobra. Aj. Ole, fart! Dobra, przefarciło mi się trochę. Chcę się trochę zregenerować. Mięskiem, troszkę jagódkami. Bo mięsko, jak sobie upiekę, to mi będzie dawało więcej, nie? Okej. Okay. Gitara. Udało się i mamy level od razu. Także
super, od razu robię save'a. Bo na razie dobrze mi się udało zgarnąć tu expa, bo wam powiem. Na szokiu. Szok, jesteś mistrz świata. Co to za... Akurat jest kwiopica. Nie na was. Masz szczęście, już miałem Ajajaj, dobra, poleciała do koleżanek. No nic. Rozmawiamy sobie z tymi panami. Strażnik mostu. Strażnik mostu. Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu. Pilnujemy, żeby żadne paskudstwa nie przedostały się na drugą stronę. Czym się tutaj zajmujecie? To było, masz dla mnie jakieś dobre rady? Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak, nie zapuszczaj się do lasu w pojedynkę. Chyba, że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze zwierzakami. Ja cię sobie poleję, bo mi się skończyło. Pater, jak ma być normalnie w tym kraju, jak wyjechałeś i nie głosowałeś? No, nie głosowałem w sumie. Przyznawam się, nie byłem na wyborach. Nie byłem, ale jakbym był w Polsce, to bym pewnie poszedł. No tutaj bym czekał do trzeciej w nocy. Kilometrowa kolejka była u nas w Hadze do wyborów polskich, bo były, nie? W Hadze, w ogóle nie. Tam w każdym mieście przecież są, nie? Za granicą większym. Idź jak najszybciej do starego obozu. Tam już czekają na ciebie z nowiuteńkim kilofem. Ale patrzcie, to teraz... I co, z powrotem Tusk, nie? Bo to tak wygląda. Bo teraz jak oni mają więcej mandatów w Sejmie, to... Jak będą wybierać premiera, no to co, poleci Tusk, nowa lokalizacja podróży, stary obóz, okej. Okay. Ale zresztą, no ja tam, ja lecę, muszę się hiszpańskiego uczyć. Como esta, señor? No problemos. Que pasa? Gość hiszpański. Espaniole. Dzięki Szeku, że wpadłeś. Znaczy no, za mój, sorry. Uciacia, uciucia. Uciacia, uciucia. Petro! Co tu robisz, mordo? Odpoczywam od obozowych hałasów. Czego chcesz? Jestem tu nowy. Jak chcesz znaleźć jakąś robotę, to idź do starego obozu. Tak, to ta wielka kupa syfu otoczona palisadą, która znajduje się za moimi plecami. Lorenzo to wpływowy gość, który załatwi ci uczciwą pracę w kopalni, ja dla niego pracuję i nie mam czego żałować. Lorenzo! Nie wyglądasz mi na górnika. Nie. Bo nim nie jestem, ośle. Pomagam w innych rzeczach, takich jak chociażby eskortowanie robotników do kopalni. Okej, koniec. Czy ty już Szokia chcesz żegnać? Nie, to Szok... Nie, nie chciałem Szokia żegnać. Lub hiszpański, sznela, to nie ten. Sznela. Ja, Arbeiten. Guten Tag. I tyle by było z mojego niemieckiego. Generalnie. Serafis, okej. Okay. Idziemy do znajdźki. Szokiu, jesteś? Szokiu, obudź się, będę pokazywał ten. Niespodziankę, ciekawostkę. O, ten specjalista od gier RPG. To pewnie nie wiesz, że to takie coś jest. Ciacia. Trujący grzyb? O, proszę tego. Ja też nie mam niemieckiego, a Niemców na taśmie go nie. No ja to powiem ci, że ja ani nie lubię niemieckiego, ani zbytnio. Niemców z nadmorskiej ziele. Tytoń. Ale skarbu. Mamy skrzynię. Generalnie to, wiesz, co spotkałem Niemca jakiegoś, to lewo, prawo, też nie będzie. Muszę mieć klucz. Nieźle, okej. Okay. Co?
Tego nie było. W oryginale na pewno nie. Tego wyjścia stąd. No chyba, że było, a nie wynalazłem tego. Dopiero teraz wynalazłem. Ucia-cia, uczucia. Dobra, czyli do tej skrzyni jeszcze będę musiał wrócić. A z konia do niej klucz znajdę, jak to się wytrychem nie da otworzyć. Chyba, że muszę się nauczyć jakby lepszego włamywania się. Dobra, level mam. 10 punktów nauki jest. Chyba mogę wbić do obozu już. Sejwik sobie tylko zrobię. Było od zawsze w podstawce i widzę tak samo? O, to nie wyczaiłem tego. Nie nurkowałem tam nigdy w życiu, jak powiedziałem. Dopiero teraz, pierwszy raz, patrz. Chyba nie przyszedłeś tu, tyle razy grałem tą grę, a dopiero się teraz zaskoczyłem. Ale Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. To jest dobre, jasne. Zamierzam przejąć kontrolę nad całym obozem. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właś. W takim razie właś. Dobra, koniec. Nie będziemy z nim gadać więcej, bo zapewne nie będzie miał nam do powiedzenia nic ciekawego. Dobra, cała ekipa jest i ach, ten stary obóz. Sanias? Jest i cała ekipa. Eker, Grim, no i Diego. Dobra, jestem. Ciocio, panie Diego. Powiedz mi o starym obozie. Powiedz mi o barierze. Okay, opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso. Wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. A co z pozostałymi obozami? A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowi, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty. Świry z sekty? Jointiarze. Czego świry? Jointy sobie palą spokojnie. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekaj. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. O, gdzieś w górach swój obóz mają bandyci. Bandą rządzi Quentin. Nasze obozy niezbyt się lubią. Jeżeli do nich dołączysz, będziesz musiał się z tym liczyć. Dobra. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpiesznie, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. Okej, koniec. Trzymaj się i co? Pogadane. Przyjęcie, aby zostać przyjętym w poczet ludzi Gomeza, muszę najpierw porozmawiać z Torusem. Dobra, najpierw to ja się prześpię. Żeby był dzień, tu wszystko skroję z chaty i tak samo będę musiał skrzynię Diego skroić, z tego co ja wiem, bo Diego to bogaty gość jest. Nasz okieł, pyk, nie spróbujemy. Lewonia. Prawo, nie. Prawo, lewo, prawo. Tak jest, mamy. Uhu, ale donate. To było tak. I E. Wszystko, esencja uzdrawiająca razy 5. Patelnia, dzban, woda, ser, 120 bryłek rudy. I smażone mięso razy 3. Ale super. Leciało konkretnie. Ile ja mam bryłek? 201. Bardzo ładnie. Dobra, idę się przespać. I do następnego poranka. I zrobiło się jasno. Teraz możemy zwiedzać obóz. Porozmawiamy z Torusem. Najpierw. Chcę pracować dla Gomeza.
chce pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Dlaczego sam... A, Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. Ach, ten głos. Dobra, porozmawiamy z Diego. I też pocisnę jego, żeby... Dlaczego mi zdanie sam z nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Polecam Uniony? Nowy, który chce tu do czegoś dojść. Uniona mam wgranego. Opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie Uniona, on Directa podda ci i próbie. Wiglota. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Tak dopiero teraz go wyczaiłem, że jest pod V, a nie pod prawym przyciskiem myszy, tak jak Gothic 2 Gladiator miałem ostatnio. Nie, cisnę go, na dawaj. Znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie, rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Dobra, Lukas, po streamie ogarniemy, no. Jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Jestem gotów. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Mordrak. Nazywa się Mordrak. I nazywa się, o właśnie, a gdzie mowa o wilku? Do magnatów. Oczywiście, gdzie pan Mordrak? Można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Bo jest pod opieką magów. Dobra, to ja tą misję znam, ale no, porozmawiamy. Kolej. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak, i to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Lepiej się do tego nie mieszać. Powinieneś wierzyć we wszystko. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Opa, dobra. Myślałem, że to się skończyło już tak długo. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego na musisz trzymać język za zębami. Na D mam obrót. A na... E mam krok w prawo. Tak, bodajże tak. No ale ja już wyczaiłem to, nie? Przerzucanie. Jak klikam E, no to mi po dziesiątki daje, nie? To już jest, ogarnięte, także... Gdzie znajdę Mordraga, to wiem, ale to będzie w kręci wpis. Się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku. Tuż za wejściem. Sukinsyn boi się pojawiać bliżej centrum. Chcesz, żebym go zabił? Nie, zajmę się tym. No ja wiem, co zrobię. Zajmę się tym. Dobra, możemy nauczyć lepiej walczyć? O! Nie ma dialogu. Szkole tylko i wyłącznie członków naszego obozu. Wolę już uczyć machać kilofem byle kopacza, niż jakiegoś wyrzutka. No proszę. To trzymaj Shift i E, to będzie ci brać po 100. Okej, okay, git. Zarąbiście. Czyli myszką plus E i bierze mi po dziesiątkach, a jak dam Shiftem plus E, to mi będzie brało w setkę. Okej, okay, gitara. Już
już siadło. Dobra, czyli on mnie nie będzie chciał przetrenować. Ja szukam trenera, o to chodzi. Dobra, Diego, słuchaj się, bo rozmawiałem z panem Torusem. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Jak? Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Tylko zachowaj to dla siebie. Co powinienem wiedzieć? Ale wiecie co? Jak myślicie? To pasuje wszystkie misje zrobić w każdym obozie przed dołączeniem chyba. No tylko nie będę miał jednoręki, także będzie to troszkę denerwujące chyba, bo dopóki nie dołączę do starego obozu, to nie będę się mógł szkolić jednoręki. Chyba, że jak u najemników będę się mógł przeszkolić. Jak zaraz pójdę odprowadzić Mordraga, od razu bym poszedł do najemników, tam porobił misję. Na razie i tak jeszcze tu mam misji w Pieron też. Dobra, na razie sobie mimo tym, co mamy, nie? Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć... Ale no pasuje zrobić, no tak? Najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi. Głównie cieni. Jeśli zwiedzimy wszystkich, wszystkie obozy przed dołączeniem. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Gdzie znajdę te ważne osoby? Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Ktoś czuje, że u bandytów będzie, Lukas, wiesz? No i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. Dobra, po zewnętrznym pierścieniu porozmawiamy z każdym, Kto mnie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki. Rączka. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Jak wam się podoba, Goticzek? Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Ja zafascynowany. Przy bramie pójdź w lewo. Aż, szkoda, że to nie jest sobota. Areny. Ale wiecie co? Bo to wyjdzie tak, że coś czuję. Jak my wbijemy 500 subów na kanale i wtedy robię stream przedłużany z okazji 500 subów, to ten stream przedłużany będzie robiony z Gotika któregoś, tak? No nie wiem, czy wbiję akurat, no też 60 jeszcze, tak? 60 subów przez Gotika 1 całego, ale możliwe, że na dwójce wyjdzie, że będzie przedłużany stream. Bo tak jak ja walnę przedłużanego takiego z 12-15 godzin, ale fabuła będzie szła. Uuu. I tak to będzie jeszcze taka, no, ta szaruwa jak teraz. Herbatka tu. Miodzio. Tylko, że no, będę musiał zacząć w piątek, bądź w sobotę rano. W sobotę rano, o, od 9 czy od 10. Nie wiem, zobaczę jeszcze. To ustalimy wszyscy razem w sumie, nie? Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Jakiś czas temu zmieniły się zasady wstępu do kopalni. Strażnik Artegor przepuszcza tylko kopaczy i ludzi, którzy posiadają przepustkę. Gdzie taką mogę dostać? Poproś o nią Lorenzo. To on organizuje zmiany w kopalni i decyduje, kto tam trafia. Powiedz mu, że masz ode mnie zadanie i ma ci wypisać przepustkę. Jego chata stoi tuż obok mojej. Dobra. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Wiecie co? Próbowałem odkopać swoje stare filmiki, znaczy no filmiki. Miałem chyba 5 filmów na YouTubie z Gotika 1. Pierwszy odcinek, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I jak miałem chyba 15 lat,
14 może? 14. I próbowałem, no, znaczy no, udało mi się 5 zrobić, tylko że po tych 5 to zarażnąłem komputer, jak zacząłem renderować. Zrenderowałem 5 tych, 5 filmów i zarażnąłem kompa tak, że już później się nie chciał włączać. Normalnie procka tam gdzieś przygrało, nie wiem co się z nim stało, ale... Diego jest super gitem, powiesz mu, że przysłał cię Diego i tyle, no i ha. Możesz mnie czego nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. No wiesz co, siła spoko, tylko na razie wolałbym się w sumie wstrzymać. Wróć tego faktu, że chciałbym tą jedną rękę. Musisz jeszcze wiele nauczyć. Dobra, jak to moja opinia, to na razie jeszcze opinii nie mam w obozie. Dobra, polatamy sobie, zwiedzamy obozik. Czekajcie, nie, może spróbuję sobie jeszcze ustawić czułość myszy mniejszą, wiecie. To ją za szybko miałem, a teraz jest wolniejsza. Dobra, jest super. Te 10 punktów sobie zostawię, bo one będą mi musiały tu do rączki w sumie. Tak, już zapomniałem, jak się gra w Gothica 1. Nie! Hej kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się, przyjaciel? Spadaj. Spadaj. Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą. Nie wiesz, co to jest wrzut. Idziemy. A może to niespodzianka? Ja... Uwielbiam niespodzianki. Powiedziałem spadaj, a ona powiedziała, ej, jesteś niemiły. Babo, wiesz, co to jest wrzut? To jest człowiek, który chodzi za mną cały czas, mi tu ten, truje dupę. Snaf, o. Do Snafa będziemy mieli też misję. Witamy w kolonii. Witamy w kolonii, dzięki za suba. Dostałem suba od kogoś, ale nie pokazało mi się. Czekaj, zaraz. Może się zaraz pokaże. Co jest grane? Czego to nie działa? Alert suba. No i odśwież. Nie wiem, ale dziękuję za subskrypcję. Może zaraz się pokaże, bo to może zaraz zadziałać z opóźnieniem w sumie. Chyba, że czekajcie. Jakbym to zrobił tak, że... Tu, bach. Streamlabs. Nie chcę tak zostawiać kogoś, że ktoś nie dał. A jakbym to się zalogował od nowa i to odświeżył, to by było chyba. Dawaj gaz, 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 gaz. Dobrze, że ten internet w Holandii tak zapiernicza, bo... Okej, okay, i to było tak. Powiadomienia, pole powiadomień. Witamy w kolonii. Te subskrybenta dałem i co jest grane. I nie wyskakuje dalej. Co? Nie wyskakuje, jest dźwięk, a nie wyskakuje. Przez Gothica coś mi się stało. Dobra, ale będę widział na telefonie także. Mogę podziękować z telefonu. Mister Daniele Ku, dzięki za suba. Minutę temu w sumie wpadł. Ale co jest grane? Dlaczego to nie pokazuje? Teraz może nie działać, bo mam właśnie na Windowet. A jakbym miał na Boardless, to by było lepiej. Dobra, nic, gram dalej, nie będę. No to samo będzie z donatami, tak samo. Będzie pokazywało, znaczy no, mówiło, a nie pokazywało, nie? Dobra, panie rączka, panie rączka. Najpierw Snaf, bo jest po drodze. Jak leci? Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la Snaf z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Dobra, brzmi nieźle. Brzmi nieźle. Zatem przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Dobra, gdzie mogę znaleźć chrząszcze, gdzie mogę znaleźć
Piekielniki. Gdzie mogę znaleźć? Wszędzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Tam, gdzie rosną grzyby. Gdzie mogę zdobyć jakieś informacje? Jeśli chcesz coś wiedzieć o znanych osobach w obozie, to porozmawiaj z Grawo. No, czyli Grawo jest takie wszystko wiedzące. Sporo wiedzą także Skaty i Rączka, ale oni raczej nie pomagają kopaczom. Okej. Okay. Masz jakieś świeże informacje? Mam, ale nie za darmo. Każda informacja kosztuje 10 bryłek rudy, co? Pieździerco. Opowiedz mi o Fletcherze, o Skatim, o Rączce i o Złym, to nie. Nie zwracaj na mnie uwagi. Będę się trzymał ciebie. Spokojna głowa. Spokojna głowa. Skubany. Dobra, czekajcie. Zobaczymy, kto tutaj jest. Niech leci na razie za mną. Gurlis i Kopacz. Zrobię save'a. Paweł X. O. Czerwone portki. Kim jesteś? Jestem Gulris. Kopacz i Skazaniec. Ale to i... To jak wszyscy pod tą magiczną barierą. Ale to tak, aha, ale to tak jak wszyscy pod tą magiczną barierą, tak. Przecież nie wszyscy są kopaczami, ale życie wszystkich w kolonii karnej podporządkowane jest jednemu celowi. Wydobyciu magicznej rudy. Magnaci są od tego, by prowadzić handel rudą ze światem zewnętrznym. Strażnicy, by pilnować kopacze. A cienie? No cóż. Pełnią podobną funkcję jak strażnicy, tylko w przeciwieństwie do strażników nie zdzierają z nas rudy. No może nie do końca. Kopacz, nie zdążyłem. Po co są kopacze, to chyba nie muszę już mówić. Ja tu nie nadążam czytać tych dialogów. Jak sam widzisz, wszystko w Górniczej Dolinie łączy się z magiczną rudą. A ten długo jest teraz. Jak się na to tak spojrzy, to nawet magnaci są jedynie trybikiem w tej całej górniczej maszynie. Witam z tej strony, firma windykacyjna Czarny Kruk. Panie Patryku, czy wie pan, po co nas tutaj dzisiaj sprowadza? Nie wiem. A dziękuję wam za 16 łapek pod streamem. Mega liczba wykręcona już dzisiaj. A ile streama? Nawet 2 godziny jeszcze nie ma. A co z innymi obozami? W starej kopalni ryją! W wolnej kopalni też ryją! Tylko u sekciarzy nie ma żadnego wydobycia rudy, ale oni pełnią tu pewną rolę. Nawet oni, kiedy z nimi handlujemy, to wszystko odbywa się za pomocą magicznej rudy. Wszystko więc sprowadza się do jednego. Jest pan winny 734, tak potem rosła do sumy 8733. Za co? Kurczę, kto tu rządzi? Magiczna ruda. Ej, chwila, przecież mu tego nie powiesz. Nie masz z nim żadnego kontaktu. Ten, no. Zagumyza. Więc kto według ciebie tu rządzi? Magiczna ruda chyba. Jednak. Gomez, oczywiście, że Gomez. Tak. Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Panie, rzut, idź mi stąd, bo jak cię prasnę zaraz. Dobra, mamy pierwszego, Rączka. Pan Rączka sobie stoi. Chcę zostać cieniem. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak witam, Gibi, siema! Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. No dobra. Chcę zostać cieniem. I co z tego? No to czekaj, ale przecież... O właśnie. Możesz mi pomóc? Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. Dobra, po możesz kolei. Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak tam Gibi, zdrówko, jak to zrobić.
Szukam to dlaczego kogoś, przyszedłeś mógłby do mnie czegoś nauczyć. Trzeba było mówić tak dialogi od razu. Szukują. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Dobra. No to mamy coś nauczy o złodziejstwie. A dobrze, zaraz trzeba iść spać. Co? 20:10 to już jest spać znowu? A u ciebie? A u mnie w porządku nawet. Robota leci. Jak widzisz, goticzek ogrywany jest, także dotrzymuję słowa, lecę sagę. Mam nadzieję, że będę się bawił przy tym zajebiście, nawet już się bawię. Co? Nie przeklinaj. Dobra, przepraszam. Czego możesz mnie to nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Co? Dobra, otwieranie zamków, poziom pierwszy, czysta bryłę grudy. Chciałbym umieć poruszać się. Myślę, bez żadnej fałszywej skromności, że jestem jednym z najlepszych złodziei zrzuconych do tej przeklętej kolonii. Ale jeśli chodzi o skradanie się, powinieneś porozmawiać z Kawalornem. Aha, do Kawalorna mnie wyślę. Kradzież, poziom pierwszy, do tego mi trzeba zręczność. Otwieranie zamków, poziom pierwszy, czysta bryłek grudy. No to tyle bryłek grudy nie mam na razie. Gdzie znajdę Kawalorna? Poluję gdzieś poza obozem. Pewnie znajdziesz go na drodze do nowego obozu. Na zachód stąd jest taki kanion. Tam znajdziesz opuszczoną chatę Drwala. Kawalorn powinien kręcić się w jej pobliżu. Okej, okay. Czekajcie, muszę to zapisać i... Zapisać i wczytać. Może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać? Dialogi się nakładają. Dobra, na razie po prostu zapiszę. Na Xtreme. No dobra, idę dalej. Okej, tu musimy iść do Kawalorna, nauczyć się skradania. Jakieś ziomeczki. Rono i Relgar. Nie przeszkadza ci, że wszyscy przechodzą przez twoją chatę? To jest ten? Kim jesteś? Jestem Rono. Kiedyś byłem robotnikiem w jednej z węgarskich stoczni. Z tamtego warsztatu wychodziły ogromne okręty. Kupcy z gildii Araxos wydawali krocie na ich zakup, ale to jednak nic w porównaniu z tymi bogactwami, jakie... No nie zdążę tego przeczytać. Jako prosty robotnik nie zarabiałem jednak zbyt wiele, więc musiałem sobie jakoś radzić. Wielu z nas wynosiło narzędzia ze stoczni, by je potem opchnąć na czarnym rynku. Trochę chyba jednak przesadziliśmy, bo właściciel zaczął węszyć. Pech chciał, że pewnego razu przyłapał właśnie mnie. Tak wylądowałem w tym zatęchłym miejscu. No, czy masz wrzodę do czwartego rozdziału? Nie, zaraz go się tu pozbędę. Tak mi się wydaje. W tym modzie nie wystarczy go uderzyć, bo co go walne to wraca. Nie mogę go pobić, to tak szybko ucieka. Serio? Masz dla mnie jakąś radę? Jak będziesz miał kłopoty z kimś wpływowym w tym obozie, zgłoś się do Grawo. Nieraz pomagał wychodzić kopaczom z różnych opresji. Grawo. Oczywiście nie za darmo, no pewnie, no biznes jest biznes, kolego, nie? Nie przeszkadza ci, że wszyscy chodzą przez swoją chatę? Hehehe. Pewnie rozmawiałeś już z Kylem, on się nigdy nie zmieni. A to mieszka z Kylem, temu co... Wracają do pytania z początku, mi to przeszkadzało, jednak przywykłem. W mojej chacie i tak nie ma nic wartościowego. A że mu ktoś coś ukradł, także nie boi się. No może prócz pewnego talerza, lecz on ma wartość wyłącznie sentymentalną. Nie, bo nawet ja sam nie jestem w stanie się do niego dostać. Skrzynia zaciasnęła się kilka lat temu. Jest okropnie stara i zamek zardzewiały. Właściwie to mógłbym poprosić Rączkę o pomoc w jej otwarciu, ale tak się składa, że nienawidzę tego sukinsyna. Pewna stara zażyłość. Nie rozmawiajmy o tym. A ty znasz się na otwieraniu zamków? Chcesz spróbować otworzyć ten kufar? No, jeszcze nie mogę chyba.
Droga wolna, jeśli ci się uda, dam ci 25 brój grudy, albo szepnę o tobie dobre słówko Relgaharowi. Aha, a ten Relghard? Wrzut. Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? To znaczy, nie wiem dokąd chcesz iść, ale... Wrzut, daj mi spokój, chłopie. Hej, Relghard. Ty! Ten kto to? Kim jesteś? Chciałbym dołączyć do cieni, o. Służba w imię Gomeza to nie przelewki, nikt cię nie będzie tu prowadził za rączkę. Jego cię nie przyjmiesz i nie będziesz pewny, że podołasz naszym zadaniom. Jeśli nie masz dość sprytu umiejętności, to nie masz nawet po co się starać. Okej, dobra. Masz dla mnie jakieś rady? Jeśli chcesz tutaj przeżyć, musisz mieć dobrą broń i tyle pancerza, ile zdołasz unieść. A, i unikaj od kłopotów. Pamiętaj, by ćwiczyć swoje umiejętności tylko nie z zewnątrz murów starego obozu, bo nie potrzebujemy tu rozrób. Najlepiej użyj sobie na tych patałachach z nowego obozu. Oni nie mają tu żadnych praw. Ciekawe, czy się da te dialogi jakoś opóźnić. Kurczę, no jak tak wszystkie będą lecieć, no to przecież... Powiesz mi jeszcze coś ciekawego. Jak będziesz potrzebował dobrego łuku lub strzał, przejdź się do Kawalorna. No to jeden z cieni, któremu Diego powierzył zadanie kontrolowania jednej z dróg wiodących do nowego obozu. Kawalorn, wiem. Myślę jednak, że ten lis po prostu chciał sobie całymi dniami polować, przekonał szefa, że trzeba wysłać zwiadowcę w tamtą okolicę. Pewnie siedzi sobie teraz w starej chacie po Garlanie. Tam Garlan mieszkał, dobra. Kim był Garlan? Stary Garlan? W czasie intensywnej rozbudowy starej kopalni był szefem drwali, a raczej kopaczy, których zagoniono do rąbania drewna. Przed trafieniem do kolonii karnej był drwalem, więc wiele w jego życiu się nie zmieniło. Szczerze mówiąc, jak Gomez polecił budować kolejne poziomy w kopalni i rozpoczęła się cała akcja z wycinką lasu, to Garland czuł się jak ryba w wodzie. Mówił nawet, że to najlepsze lata jego życia, udało mu się nawet sprowadzić swoją siekierkę ze świata zewnętrznego. Ponoć wcześniej użył jej na jakimś opoju w karczmie. Magnaci naprawdę potrafią czasem zadziałać cuda. Jego pasja raczej nie udzielała się nam się przysłanym mu do pomocy kopaczom. Ale mniejsza z tym, potem wielka rozbudowa dobiegła końca, ale stary Garland pozostał w swojej chacie i dalej zajmował się rąbaniem drewna. Od czasu do czasu przybywali do niego ze starego obozu i z kopalni, by odebrać drewno. Ze starego obozu wysłali raz Sentino, by złożył Garlandowi kolejne zamówienia. Cień miał pecha, bo w chacie zastał zieleniejące już ciało starego drwala z wygryzionymi przez zębaczami bebechami. Przez zębacze bebechami. O kurczę. Zagadamy w ogóle do niego, kim on jest. Nazywam się Relghard, zesłany za rozbój na kupcu. Okej, co słychać? Rządy magnatów przyniosły do kolonii dobrobyt i bogactwo. Niestety taka obfitość dóbr przyciąga też bandytów i ciągle musimy użerać się z napadającymi na nasze konwoje szkodnikami i innymi ścierwami. Niebawem Gomez zrobi jednak z nimi porządek, a wtedy to dopiero rozpocznie się handel ze światem zewnętrznym. Wysłali Sentino, a ten im zaczął rapować. Albo mówił to, co tam, co wy biedaki, albo coś w tym stylu. Ale on jest taki głąb, że to jest masakra. Ja to nie wiem. Ale fajnie! Jak można dawać atencję takim osobom, że oni mają jeszcze jakieś wyświetlenie na TikToku czy coś? Wrzut, idź, bo jak cię prasnę zaraz. Dobra, pozwólcie, zrobię sobie save'a. Gibi, może na zapisku byś chciał bić, co? Bo Gibi to już jest Gibi, pan moderator. Pan moderator Gibi. I pozwólcie, że skoczę sobie do toalety.
Dobra, jestem. O, nie mam okularów. Ziom, pytaj o co chcesz, jestem na podobnym etapie. O, kozacko. Zrobimy sejwika. Robiłem na Gibim właśnie tyle co. Dobra, wrzut. Bo Natalia mi robi planning. Znaczy no mi. No, mi w sumie, dla mnie. Planning streamu, wiecie? I już będziecie mieć na ten tydzień zaplanowany w sumie. Wszystko dokładnie będzie co do, będzie tak, co do dnia i co do gry. W sensie, że na każdy dzień będzie zaplanowana gra i będzie mieć co tydzień wrzucany na Discorda. Już cię polubiłem. Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód, co nie? Gdzie nocujesz? Jakbyś chciał, możesz przenocować u mnie. Jeśli myślisz, że... O, dzięki za info, Gibi. Serio? Mogę tu stracić poparcie u kogoś? Szynka? Myślałem. To co? To tego nie mogę zebrać. Niestety, ten wrzut dalej za mną idzie. I za to biegnę wszystkich. Porozmawiamy z każdym praktycznie. O, Flint jakiś siedzi. Tylko wiadomo, przed każdym muszę robić zapis. Nie wiem, co to za ludzie są. A tak w ogóle to za co tutaj trafiłeś? Ty też za bardzo lubisz. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ja z Flintem, a ten się wpierdziela. Jak leci? Zostaw mnie w spokoju! Okej. Gadane. Ej, ty! Czego chcesz? Piwa! To idź do karczmy. Mam tam przekroczone limity przez branie piwa na krechę. To już twój problem. Daj mi to cholerne piwo! A jak mu dam, będę miał expa? Trzymaj. No to dawaj to! Dzięki, stary! Wiesz, piękne jest życie strażnika. Masz pod sobą wszystkie cienie i tych złamanych kopaczy. Od tych drugich możesz wyciągnąć jakąś rudę, a czasem pójdzie się w konwoju do starej kopalni. A największą frajdą to walka z bandytami. Pamiętam, jak paru rozplatałem, a jednemu co rozkwasiłem pysk. Byłem zaskoczony, że taka łachudra w ogóle go nie ma. A teraz dawaj, kolejne piwo! Dać mu jeszcze jedno? A jak chcesz do bandytów dołączyć, to coś z Draxem było. Okej, okay, ale nie, wiesz, dołączę do starego obozu chyba. Tak mi się zdaje. Dam mu jeszcze jedno. Masz. Dzięki, stary! Będzie eksp? Moja siostra całkiem popsuła nam reputację rodzinną. Łatwa była. I nawet osioł mógłby ją posiąść. Wiesz, dziewucha nie lubiła odmawiać. Daj mi jeszcze jedno. Masz. O, widzisz, innym razem napotkałem jakiegoś pojedynczego bandytę. Szedł zupełnie nieświadomy i nawet nie atakował, czy nie uciekał. Dopiero jak go ostrzelaliśmy z kurz, zaczął uciekać i wspinać się na skałki przy opuszczonej kopalni. Jak się wspinał, to dostał bełtem ode mnie. Liczyłem, że spadnie i go dobije, ale on wspiął się... I co? Nie chciało mi się go gonić. Poza tym drań pewnie pożył zbyt długo. Nie pożył zbyt długo. A teraz daj mi jeszcze jedno piwo. Ze mną się nie napijesz? No, to coś jest ala to, nie? Ze mną się nie napijesz? Dobra. Nie no, nie mam już piwa, ale... Kim ty jesteś w ogóle, człowieku? A co, ślepy jesteś? Kobietą Gomeza. Dajcie mi siłę. Gadasz ze strażnikiem i to świetnym, więc nie marnuj mojego czasu na takie pytania. Nie wiem, skąd się przyplątałeś, ale nabierz trochę ogłady, świeżaku. Nic ci do tego. I nie mówię, co zrobiłem przed laty, a już na pewno nie tobie. Przestań zawracać mi dupę. Najlepiej zabierz stąd gnaty i przestań mnie denerwować. Dobra. Dałem mu 3 piwa, jeszcze kilku ten. Kilku facetów bez przerwy próbuje mnie pobić. Paskudni ludzie z nowego obozu. Ja będę próbował tak się grywać w rolę. Może jak tak po serię pocisnę, to ja się w dubbingu przeszkolę. Będzie miał z tobą do czynienia. O! To ich nauczy. Mój kolega. Najlepszy. Wrzut. Wrzut. Dobra, z Katy.
O nic, przez Katim sobie zrobimy save'a. Załuczę się, bo zaschło mi od tego... od tego czytania, naprawdę. Skati. Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie. Przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz. Najlepszy złodziej ten, który nie dał się złapać. A, to ten, który się nie dał złapać. No tak. Chcę dołączyć do waszego obozu, możesz mi pomóc? Chcę dołączyć do waszego obozu. Jeśli możesz mi pomóc? Na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz. I jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. No dobra. Pogadam z nim, zapiszę i wczytam, może się te dialogi naprawią. Nachodzą na siebie. Jak szkodnicy z waszego obozu dostają po głowie. Gdy walczy któryś z nich, przyjmuje więcej zakładów. No tulipa. A to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu. Ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. No tak. Chciałbym postawić walkę. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Zajmujesz się również szkoleniem tak, wojowników? Ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Aha! Szkole tylko członków starego obozu. Wielu ludzi się u mnie szkoliło. Pokręcili się tu trochę, po czym zwiewali do nowego obozu i napadali na nasze konwoje. Wykorzystywali wiedzę, którą ode mnie otrzymali przeciwko naszym ludziom. Dlatego też Torus nałożył ograniczenia wobec osób dorabiających sobie nauczaniem. Oj, nie znajdziesz nauka. Nauka walki bronią jest kluczowa, a wyszkoleni i lojalni ludzie są cenni. Nauczyciele z innych obozów wiedzą o tym tak samo jak ja. Niech będzie jak ja, bo nie zdążyłem znowu przeczytać. Dobra, czyli nikt mnie nauczy, na razie będzie problem. Ale się zdziwią ci z nowego obozu, jak im powiem, jakiego mam obrońcę. Posikają się ze strachu, ale będzie fajnie. Normalnie zabijają ludzi bez mrugnięcia okiem, ale teraz będą musieli dobrze się zastanowić. Ej, ja ciekawe, kto wrzoda ten nagrywał. Zrobię save'a, wczytam. Next streamie i wczytam, może się te dialogi ogarną. Setream i będzie wczytany. Dobra, tutaj. Znowu ten. Wiesz. Czekajcie, dajcie mi. Niektórzy tutaj mają mnie za jakiegoś wariata, ale przecież ktoś taki jak ty nie zadawałby się z wariatem, prawda? Teraz wszyscy zrozumieją, jak niesprawiedliwie mnie ocenili. Jesteś moim najlepszym kumplem, wiesz? Inni tylko próbują się mnie pozbyć. Ten dalej bajeruje. Siema, Eksonek, witam. Naprawdę. Dobra, skończ, chłopie. Czytało się to? Okej, pan Skat i musimy tak, wyzwać któregoś na pojedynek. Ha, może nie wiem, już spróbujemy. Kirgo. Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Jesteś dobry? Jesteś dobry. W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. To co jest z tym grane? To już tak może być z tymi dialogami. Ciekawe, może jest tak jakaś łatka, żeby pobrać. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie. Nie, chcę się bić. Natychmiast. Nie, w takim razie chcę się bić. Natychmiast. Możemy zaczynać, jak tylko będziesz gotów. Chcę z tobą walczyć. Jesteś gotów? Najwyżej uruchomię zaraz grę od nowa. Chcę z tobą walczyć. Chodź za mną. Jesteś gotów?
Przestań wrzut, jak on mnie denerwuje. Dobra, tu mam z tym walkę. Save'a sobie zrobię, może akurat się uda go powalić jakoś. Tylko wątpię. Dobra, zaczynajmy. Niech wygra najlepszy. Niech wygra najlepszy, tak, tylko... Facet ma już dość! Nigdy więcej tego nie próbuj! Ludzie zawsze gadają. Co? W tej historii musi być... On nie ma broni w ogóle? A ja go dam radę uderzyć? I pokonać? Czekajcie, wczytam, zobaczę. Ten wrzut to jest, nie wiem, jakiś roz... Dobra. Być w jego skórze. Rozruba! Od razu wiedziałem, że jest to zrobione. Nie! No, nigdy więcej. To mam je na strzała, także. To jest chyba tak specjalnie zrobione. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pogadajmy lepiej o czymś. Nic nie zrobimy. No. Czekaj. Muszę się po prostu podnieść i. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Wojciech Wilku. A czy ja jestem przyjacielem gangu? A to... No a nie? 3 miesiące temu ci pisałem, że możesz tam przecież rzucać, skąd że masz jesteś? Rangę na youtuber. Cieszysz się, że dopiero teraz zobaczyłeś? Serio? Kogoś, kto cię zrozumie. Jestem z Corinis. Byłeś tam kiedyś? Kurde, wrzut, przestań mi tu, chłopie, gadać głupoty. No ja patrzałem po ostatnio. Nie, ty miałeś, ty już masz stary rangę youtuber, no... 3 miechy. 2 miechy. Nie, 2,5 albo 3. Odkąd wbiłem tam do ciebie raz na kanał i my się poznali w ogóle. To od tamtej pory masz dałem ci rangę... Nie gadaj do mnie wrzut. Dałem ci rangę youtuber i ci napisałem, że możesz publikować swoje twórczości na przyjaciele kanału. Ostatnio, ty też jesteś moim przyjacielem. Dzięki, byku. Nie no, ja po prostu jestem normalnym człowiekiem, wiesz? Nie jestem taki, no że... Wiesz, że przyszedłem tylko może gdzieś do kogoś... Pułkać ognia? Tu siedzi? Wiesz, żeby przyjść do kogoś typowo po reklamę na chwilę, nie no, tak już... Jak już z kimś się, wiesz, zakolegowałem, no to tam... Myślisz, że ktoś wpadnie do nas? Się zakolegowałem, nie? Pewnie nie, bo nie mogliby wydostać się z powrotem, co, co? Nie? CS2 w niedzielę będzie tak, no. Counter-Strike 2. Dobra, co robimy dalej? Pogadam ze Skatim. Kirgo ze mną wygrał, mogę z nim porozmawiać? Nadal szukasz kłopotów? No nie no, co ty? I mogę chyba jeszcze dostać pierdziel z tym, z Kirgo. Znaczy z tym drugim. Walczyłem z Kirgo. Tak, ale przegrałeś. Chyba nie myślisz, że będę pod wrażeniem takiego popisu. Jak mogłem z nim wygrać, jak mnie miał na... Teraz, gdy jesteśmy razem. Nie, nie będę tego wrzuda nawet... Ten. Pokazywał mu, że... Hej, ty! Jakieś zainteresowanie mam wobec niego, będzie non stop gadał. Spadaj z tego, jak mnie to nie dotyczy. No czekajcie, jak dam do następnego poranka, tu mi się HP zrespi i będę mógł walczyć z tym drugim. Ale dziwne, że on mnie ściągnął na strzał z pięści. Karim, o. Z Karimem. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Wyzywam cię na pojedynek, chodźmy na arenę. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd. Boisz się, że oberwiesz tchórzu? Boisz się, że oberwiesz tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze? Dobra, i teraz mamy tu piękne dialogi. Siema Ursus, witam cię serdecznie. Brakuje dopisku na dupie. No patrz, co tutaj jest. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Chciałem powiedzieć coś o twoich ramionach, ale zobaczyłem twoją. Czekaj, o, a patrz tu. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami, słuchaj tu. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. Czekajcie. Myślałem, że to się skończyło już w dzisiejszych czasach, na nikim nie można
początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach. Jak to ma elegancko? Potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. Praca dalej, streaming. Szansa, żeby odejść. I teraz regularny, już po wakacjach wróciłem. Także non-stop streamuję. Teraz będzie planning, w sumie na Discordzie Natalia już robi. Co tydzień wrzucam planning, kiedy będą streamy i z jakiej gry. Na razie cisnę sagę Gothica, przechodzę. Zacząłem od jedynki. Później będzie dwójeczka i trójeczka. Także zleci, zleci. Zima, o fajnie. Okej, przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Dziękuję za 20 łapeczek. Nie wiesz, o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Możesz! Ale ciebie załatwię z wyjątkową To kanał specjalny ustawnie. Czekam na ciebie na arenie! Masz już? I super. Czyli za chwilę już będziecie mieć planning, bo Natalia jest w trakcie robienia. Okej, okay, Karim. Poczekaj, chłop, ja sobie save'a zrobię. Ja wiem, że tak mi napierdzielisz pucha. No ale nic, będę miał przynajmniej misję zrobioną. Wstępnie. Czekaj. Ból to tylko kwestia siły woli. Nie zdążyłem wyciągnąć miecza. Następnym razem wylądujesz w piachu. No dobra. Ja sobie muszę wstać, drugi pojedynek przegrany, no ale z nimi się chyba nie da wygrać teraz. Z Karimem wiem, że w podstawce dało się wygrać na pewno i z tym drugim też, bo wygrywałem. Tu tyle, że robiłem, miałem jedną rękę już, a nie bez jednoręki. Bez jednoręki to będzie masakra. Pach, dobra, stary mieczek. Ludzie zawsze gadają. I pyk, mamy. Ciekawe jak tu będzie z tą jednoręką faktycznie. Gadam jeszcze tak, z Karimią możemy? Znowu szukasz kłopotów? Ciągle mi podpadasz. Ciągle mi podpadasz, dobra, to już ten znikam, panie kolego. Gadam jeszcze sobie z tym jeszcze, Gorhanis. Co tu robisz? Ja? Walczę ku chwale wielkiego śniącego. Walczysz na arenie? Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Dobra. Kim jest śniący? Kim jest śniący? W naszym obozie znajdziesz świętych mężów, którzy odpowiedzą ci na to pytanie znacznie lepiej niż ja. Powiem ci tylko tyle. Śniący będzie naszym zbawicielem. Przyprowadził nas tutaj i z jego pomocą uda się nam stąd wydostać. Śniący o śniący. Że czekacie, aż wasz Bóg zwróci wam wolność? Tak. Nasze oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. W tej chwili przygotowujemy się do rytuału wielkiego przyzwania. Mógłbyś mi opisać drogę do waszego obozu? Też bym mógł. No, wszystko wygadamy z nim. Mógłbyś opisać mi drogę do waszego obozu? Na końcu go wezwiemy, na pojedynek też raczej. Znajdziesz kilku nowicjuszy bractwa, którzy chętnie wskażą ci drogę do obozu na bagnie. Znajdź któregoś z nich i porozmawiaj z nim. Okej. To miałem. Na czym polega rytuał, który planujecie? Nasi prorocy przewidzieli, że wspólne przywołanie śniącego jest jedyną drogą do odzyskania wolności. Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, powinieneś udać się do naszego obozu. Dobra. Wyzywam cię na pojedynek? Wyzywam cię na pojedynek na arenie. Zabicie kogoś takiego jak ty nie przysporzy raczej chwały śniącemu. Stanę z tobą w szranki dopiero wtedy, gdy okażesz się godnym rywalem. Ale jestem pewien, że wojownicy z nowego obozu nie będą mieli takich skrupułów. Dobra, czyli z nim na razie nie mogę. Z nim na razie nie mogę walczyć, mogę pójść do Skatiego. Powiem mu, że dostałem od pierdziel. Wyzwałem Karima na pojedynek. Doświadczenie plus 50. Spuścił ci niezłe baty, ale muszę przyznać, że wybrałeś sobie dobrego przeciwnika. Nie znoszę tych sukinsynów z nowego obozu. Widzę, że myślimy podobnie. Przyda nam się ktoś taki jak ty. No pięknie. To taki trzeba będzie co tydzień robić, więc to wiesz, zrób sobie dobry tak jakby planik, żeby tylko wiesz, zmieniać nazwy gier, nie? Mieć to w edycji na to. To się nie martw? Take it easy, man. No problem, easy. To możesz tam rzucić już, nie?
Wrzuciłaś już. Macie już planning na Discordzie, możecie sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, wrzut. Wiesz co? Dobra, weź chłopie, idź ode mnie. Znowu idę się przespać i lecę dalej tam zwiedzać. Pyk, do kolejnego poranka. Okej, okay, i zrobię jeszcze save'a. Po drodze. Gothic 1, Gothic 1. Na Lukasie i Angilabn Studio. Ralf! Witam! Hej, nowy? Nazywam się Ralf. Czym się tutaj zajmujesz? Wyrabiam pałki. Zwyczajne, nabijane kolcami, jakie tylko chcesz. Dobra. To w piątku nie ma zapisanego? Nie zapisałaś piątku? Ksetrym się pyta, a co jest w piątek, bo nie jest zapisane? To sobotę zamiast piątku dasz? Tak? Zaraz zmieni. Mała pomyłka. Co możesz mi powiedzieć o tej części obozu? Cholernie tu śmierdzi, a to wszystko dlatego, że kopacze urządzili sobie śmietnik obok mojej chaty. Dlaczego się nie przeniesiesz? Niby dokąd? Smród w sumie przestał mi już przeszkadzać. Ponadto zauważ, że tej alejki nie pilnuje żaden strażnik. Nikt nie zabiera mi rudy i mam święty spokój. No dobra, wróćmy jeszcze do tematu okolice. Co ty jeszcze ode mnie chcesz wiedzieć? To najbiedniejsza część obozu. Całość tutejszego życia kręci się wokół interesu z areną. Skati zarabia krocie na tych durniach oglądających walki. Spore znaczenie ma kuźnia. Znajduje się wyżej. O tam, z pewnością widzisz dymy buchające z komina pieca. Kuno jest szanowany. Nie jest wprawdzie mistrzem kowalstwa, ale potrafi nanieść proste ozdoby na miecz. Szczególnie cieszy to świstaka. Ten gość nigdy się nie zmieni. Traktuje je bronie jak zabawki. No ale w sumie gdybym miał tyle rudy co on... Nie. Świstak ma sporo rudy? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Jasne. W końcu sprzedaje ubrania, podobnie zresztą jak Fisk. Ci dwaj rywalizują ze sobą. Jednak Świstak ma większy wybór spodni, dlatego więcej ludzi do niego zagląda. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Fisk z kolei ma dobre bronie od Huno i wiele drobnostek typu wytrychy i narzędzia. Nie przepadają za sobą tylko ze względu na konkurencję? Czy może konflikt ma jakieś głębsze dno? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Czy ja wiem? Fisk handlował od zawsze, z kolei Świstak dopiero kilka miesięcy temu rozwinął interes. Lepiej się do tego nie mieszać. Pewien złodziej powiedział mi w sekrecie, że Świstak przez kilka lat trzymał małą fortunkę zrabowaną magnatą. Dopiero teraz postanowił ją zainwestować i opłaca dwóch szwaczy, którzy robią dla niego ubrania? Skóry ma chyba od... Czego? Nie, cała ta jego szwalnia to jeden wielki przekręt. Zapytasz czemu? Otóż wykorzystują do pracy ludzi Lana? Jak tylko naczelnik kopalni się o tym dowie, to Świstak będzie miał kłopoty. Możliwe, że nie wiesz, ale Lan... Jan i Torus to kumple. A to nie Lan, tylko Jan. Dzięki za rozmowę. Nie ma sprawy, wydajesz się w porządku. O. W oczach Ralfa się wydajemy w porządku. Za co tutaj trafiłeś? Wydajesz się dobrym człowiekiem. No wiesz, pozory mylą. Co zrobiłeś? Manipulowałem finansami. Kilkanaście lat temu kilku potężnych arystokratów z Wengardu razem z królem założyło spółkę handlową. Początkowo pracowałem tam jako subjekt i zajmowałem się dyspozycją towarów. Jednak z czasem awansowałem na wyższe stanowisko. Miałem dostęp do ksiąg zawierających zapisy handlowe i kontrakty z bogatymi kupcami. Podobała mi się w tamtym czasie pewna młoda dama. Jej ojciec również był kupcem, jednak popadł w ruinę. Chciałem poprosić ją o rękę, więc zrobiłem wszystko, by się przyupodobać. Zacząłem więc potajemnie doprowadzać część zysków kupcowi z Korynis.
Jednak aby nikt się nie zorientował, musiałem podpisywać różne mało dochodowe kontrakty, gdy królewska spółka zaczęła poważnie tracić rozpoczętą kontrolę. Wtedy to właśnie wpadłem, gdy wróciłem statkiem więziennym na Korinis i spotkało mnie olbrzymie rozczarowanie. 3003 punktów masz w sesie? Piękna Izabela, w której się zakochałem, wyszła za bogatego arystokratę. Jej ojciec dzięki moim macholojkom wyszedł na prostą. Okazało się, że ona przez cały czas mnie oszukiwała, nigdy mnie nie kochała. Uważała bowiem, że dama jej pokroju nie może poślubić syna kupca takiego jak ja. Opowiedz mi jeszcze, jak dostajesz się do królewskiej spółki. Byłem czeladnikiem u najlepszych kupców w Korinis. Później pracowałem nieco w Ardei. Nauczyłem się więc sporo o kupieckim fachu. Nie powinieneś więc być teraz jakimś doradcą magnatów? W sumie nigdy im się nie oferowałem i raczej nie mam zamiaru. Gdy byłem dzieckiem, pracowałem raz u stolarza. To u niego nauczyłem się tego. O, już znikł dialog. No dobra, nic nie szkodzi. Pokaż mi te twoje pałki. Pokaż mi te twoje pałki. Co tam masz za pałki? O, kurczę, dobre ma pałki. Lepiej się do tego nie mieszać. Ale maczuga 23-25. 23 siły i tak muszę mieć, to jest sporo. Dobra, bryłki, no na razie nic nie kupujemy, idziemy dalej. Tu mamy co? Chrząszcza? Dobra, to sobie pikniemy. No a jak? Tu popatrzymy, tak samo jest skrzynia. A w skrzyni lekka sakiewka, pełna gwoździ. Będziemy mogli tu budować? Ta, słucham stream i gram. O, to dzięki, szacun, że tak robisz. Bo równie dobrze, wiesz, mógłbyś grać i wywalone mieć na streama wyłączyć, a tak to oglądasz i, znaczy no, w miarę słuchasz i grasz, doceniasz. Co jest grane? Nie zabiję go stąd, czekajcie, chyba że... Jak będę stał tu? Nie. Tego akurat nie zabiję. Chyba że z buta, jakbym zdjął broń. Nie, to kilo dobrze? Bach go teraz. Nie. Uderzyć też się go nie da? Da się! Coś tak czułem, że jak zdejmę broń, to damy radę. Dobra, skrzynia zgrabowana. Tam są jeszcze jacyś kupacze, mogę z nim porozmawiać. Jabłuszko. Ej! Co tu jest? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Zapiszę i porozmawiamy z nimi. Skaza. Koniec. Dobra, nie mogę z nim porozmawiać nawet. Witaj! Każdy nowy otrzymuje ode mnie powitalny trunek. Dostaliśmy trunek. Miłego picia. Okej, okay, to twoja karczma? Nigdy się nie nauczył. Tak, prowadzę ją za pozwoleniem Torusa. Większość trunków kupują kopacze. Strażnicy rzadko tu zaglądają. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Od czasu do czasu zjawia się tu Bloodwin lub Siekacz. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Jak udało ci się zjednać kopacze? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Przecież jesteś strażnikiem. Teraz w jego służbie. Starczy być dla nich miłym. To ludzie tak samo jak my. Skończ tę paplaninę. Nie będę dalej. Zrezygnowałem z wywyższania się i tak zarabiam więcej niż zwykli strażnicy. Nie się do tego nie mieszać. Interes się kręci. Dobra, pokaż mi swoje towary, co tam masz. Proszę bardzo. Przepis na konfiturę? Bonus PZ 45? Serio, to są takie bonusy? O, spoko. No dobra, koniec. Zrobię save'a, zobaczyć, ten ryż mogę zwołować. No tak, wszystko co leży na stole mogę sobie wziąć. Tam jest skrzynia. Raczej jak będą spać. Ja tam się nie mieszam. Jeden miodzik, widzę, że jest do zgarnięcia, tylko... Będę miał jak zgarnąć. Okej, okay, Thompson, z tobą mogę porozmawiać? Nie chciałbym być teraz w jego skórze.
Dobre mają tu piwo? Całkiem dobre, importowane prosto z Myrtany. Król stara się, aby Gomezowi i jego ludziom żyło się tutaj całkiem dobrze. Jestem Thompson. Właśnie zostałem przesłany do obozu ze starej kopalni. Odpracowałem już swoje, więc Jan pozwolił mi odpocząć. Wyglądasz na dość silnego jak na kopacza. Lepiej się do tego nie. No cóż, każdy kopacz ma przeszłość. Pewnie zdziwiłbyś się, kim byli inni, zanim zostali rzuceni za barierę. Nie mój problem. Największym problemem tutaj w kolonii jest wybicie się. Musisz się sporo naladać dla magnatów, guru czy innych szych, aby żyć na godnym poziomie. Rozumiem, widzę też, że masz niezłą broń i inni kopacze, których widziałem, zazwyczaj używają do walki kilofów lub pałek. Jak trzeba, to przetestuję, czy dobre piwo? no tak, znalazłem ten miecz w kopalni przy zwłokach jednego ze strażników. Jasne. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. No i koniec dialogu. Samuel. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Kim jesteś? Nazywam się Samuel. Jestem pomocnikiem w karczmie. Zazwyczaj coś gotuję. Mogę ci sprzedać kilka przepisów. Bram też ma przepisy. Chcę kupić przepis. Co tam masz? Zupa serowa, zupa z pełzacza, zupa ze ścierwojada. Spoko. Kiedyś będę mógł ogarniać. Na razie po prostu chcę porozmawiać z każdym. I pozbierać sobie dużo rzeczy dla mnie. Lepiej się do tego nie mieszać. W tej historii. Dobra, w sumie no tu już będzie Mordrak zaraz. Kompot z jagód, sól. Tego mięska nie mogę. Ajajaj, niestety. Kurde, tych misji nie miałem? No bo to jest edycja rozszerzona, szoku. A, nowa twarz. Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek rudy. Toż to grosze. To się już nie powtórzy. Dobra, na razie mu może dam. Masz tu 10 bryłek, ale pomożesz mi. Ale jakbym będę miał jedną rękę, to jeśli na pewno mnie nie będę płacił. Możesz na resztę obozu obstawiają Fletcher i Bloodwyn. Piknąłem. Dobra, no jak leci, to nie będę z nim rozmawiał może. Mordrak tutaj stoi, to później z nim pobiegniemy. Na razie pójdę może do... Co to jest? Torkel. Lekka sakiewka. Biorę. Gwoździami obstawiam. Rozmawiamy z tym Torkelem. Kim jesteś? Zmęczonym człowiekiem o imieniu Torkel. Czego chcesz? Nad czym tak pracujesz, Torkel? Budujemy rusztowanie, po którym wkrótce będzie chodzić kilku kolejnych robotników. Gomez wydał polecenie odbudowy wieży. Nie wiem po jaką cholerę, ale rozkaz to rozkaz. To chyba lepsze niż praca w kopalniach. Jasne, że tak. Przy okazji można dorobić sprzedającemu jakieś graty z budowy, gwoździe, kilofy i takie tam. Jakbyś kiedyś potrzebował kilku sztuk gwoździ, to wiesz, gdzie mnie szukać. O, jest Lukas. No, dobra. Nic, z Mordragiem może na razie nie będę rozmawiał. Z Mordragiem sobie za chwilę porozmawiam, jak ogarnę tutaj wszystko w miarę na miejscu. Kurczę, no bez tej jednoręki to naprawdę bym może być lipa. Falon. Co to za chłop? Coś ciebie za jeden? Jestem Falon. Niegdyś byłem bednarzem w Trellis i żyłem dosyć dobrze. W Trellis był. O kurczę. Czas, kiedy takie skończyło. Domyślam się, coś ci się przytrafiło. Inni nie powinni wiedzieć. Pewien idiota. Jaki idiota? Któregoś dnia zamieszkał koło mnie pewien człowiek. Dzień i w noc urządzał libacje alkoholowe z koleżankami. Wydzierając się, przeklinając i przegrywając sobie na lutni. Naskarżyłem na niego do władz, ale żaden porządkowy się nie pojawił. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano. I pewnego dnia przebrała się miara. Zakułem dokucznika sztyletem i rzucono mnie tutaj, o ile się nie mylę, 2,5 roku temu. Dlaczego dołączyłeś do kopaczy? A do kogo miałem? To był najlepszy wśród złych wyborów. Bo wszędzie było bardziej lub mniej źle. Jedyni magnaci, ale oni są poza wszelką kategorią. Ponoć kiedyś byli zwykłymi skazańcami.
Czekaj, lepiej. No blizna był Marvinem. Chciałbym zobaczyć Gomeza w łamachach. To byłby ciekawy widok. W łachmanach. W łachmanach. Z pewnością, ale obawiam się, że sam Gomez niechętnie znów przywdziałby taki strój. Ale słów używają, skurczybyki. Chcą mi język kłamać. Dobra, się nic nie dzieje. Zrobię save'a. Na Paweł X. O, jakby ktoś chciał być na save'ie, to pisać śmiało. Wosiu, ciebie nie ma na save'ie. Kurde. Wosiu, czego ty nie piszesz mi? Albo grasz w CS-a. Od razu robimy. Jechać Gomeza, tylko obóz na bagnach? Mówi człowiek, który zagrał, kurde, 6 godzin Gothica. Nie no, szokuj, nie obrażaj się, ale tak szczerze, to jeszcze ci muszą tak zwane gotikowe jajka obrosnąć, żebyś tak mógł. Bo teraz stając przy takim Lukasie, to... To wiesz. Ja słucham, no ja wierzę. Co słychać? Nie przeczytałem dialogu, ale... Mniej więcej to samo, co 15 lat temu, tylko człowiekowi przybywa lat na karku i ubywa sił w ramionach. 31 godzin, no 5 dni. To i tak dobry wynik, ale... Wiesz, no... Nie uważaj się czasem za jakiegoś speca, nie? To tak jak mi wiesz, ja grał w tego, w Cyberpunka 6 streamów, a... Ja jestem boss, kurczę. Tego rozwalasz tak, tego robisz tak, tu robisz tak, to jest tak. Wy się nie znacie. Ja wiem najlepiej. Ja go tylko nie obrzucięte. Tak. No wiesz, o co chodzi. Pater zawsze ci prawdę powie, nie? Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Bagienne ziele to dla mnie. Co to jest bagienne ziele? Co to jest bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Bagienne ziele można palić. Kłopoty z netem masz? To bardzo odprężające. Jak coś nie odpowiedziałem, to nie słyszałem. Dobra, ludzi. Ania jest? Ogląda? Nie zadawaj głupich pytań mu? Nie, on mi nic nie zrobi, mordo. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. O, i szukasz pewnie okazji, żeby Dexter... pokazać, na co cię stać, tak? Dexter, dobra. To jest dobry alchemik, możesz człowiek. Wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalom. Kalom. Wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalom jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć. A my będziemy musieli ukraść ten przepis. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. Dobra, to nie będzie łatwe. Co będę z tego miał? To nie będzie łatwe. Co będę z tego miał? Prędzej czy później Diego zapyta mnie, co o tobie sądzę. Zgadnij, od czego będzie zależała moja odpowiedź. Czoku, jak to nie są jakieś naćpane świry. To są świry z sekty. Oni nie ćpają, oni palą ten. Palą bagienne ziele. Mylisz fakty. Może będę mu musiał zapłacić za tę recepturę. Potrzebuję 50 bryłek? Możemy takie coś zrobić? Może będę musiał mu zapłacić za tę recepturę. Potrzebuję 50 bryłek rudy jako zaliczkę. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Dobrze, zobaczę, co da się zrobić. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Receptura bractwa, okej, okay, mamy. Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży, tak? Dokładnie. Dokładnie, okej. Okay. To nic, ten załatwiony. I załatwieni, tu został Fisk, a jest Bal Parves. Parves. Witaj. Fisk sam się zgłosił. Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował,
Zgłoś się do mnie. Tak palą, że im umysły się pozamiatały. Jeden typ tam jest tak nawalony, udaje górę, ale to dojdziesz do niego w swoim czasie. Dzięki. Jak wiecie, ten czas u ciebie w top czas. 100 minut dopiero jeden wyskakuje? Przed przecinek? Co? A bo ty top hours. 137? W sensie jak? Nie! To już masz wtedy na godzinę. Na godzinę to zamieniasz tak godzinówka za granicą. Czyli musisz sobie, wiesz, 0,60 na setkę, nie? Na setkę dać. Więc 15 minut, no to jest 0,25, nie? Tak, no, 15 minut to jest 0,25. Więc mając 70, masz, mając, załóżmy, 137,75, no to znaczy, że masz 137 godzin i 45 minut, nie? Musisz uważać na to, co mówisz przy kupcy. Tak wychodzi. Szoki w obozie na bagnie, specjalisto. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż, myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. O, donate się zacięły, wszystko się zacięło. Ale to dobra, ustawię to w direkcie jakoś lepiej. Spodnie kopacza, broń. Za 500 bryłek, za 250, no nie, na razie nie chcę kupować nic. Pokaż mi tylko pokaż swoje towary mi swoje jeszcze. Towary. 200 bryłek i on ma mieczyki. On ma mieczyki. 20-20, tu na zręczność. Ząb kopacza, o, 17 siły i 22 obrażenia, to jest dobre. Ząb kopacza. I chyba to będziemy latać później. Czyli ogólnie mam 192 godziny? Znaczy się, nie! To pierwsza liczba przed przecinkiem to jest normalnie godziny, nie? A po przecinku to masz wtedy do setnych, te minuty, nie? Do godziny, jak przychodzi ci czas na, wiesz, na 60 minut, nie? Bo godziny masz pełne, masz jedną godzinę, drugą, trzecią, czwartą, a tam gdzie masz 60, no to trzeba wziąć na setne, żeby dać, wiesz, żeby tutaj był wynik, nie? Tak jakby godzinowe. Pogadajmy lepiej o czymś innym. To czemu masz po przecinku 92? Bo to jest przeliczone na punkty te godzinowe, nie? Do setek właśnie, o to chodzi. Znaczy, no, bo jest przeliczone do setek, nie jest do 60, rozumiesz? To mnie zastanawia. No to o to chodzi. Masz normalnie godzinę. Jak ci wybije jedna godzina, to ci przerzuca punkt, wiesz, po tej lewej stronie od przecinka, nie? A jak ci lecą minuty, to ci leci w przeliczeniu na setne po prawej stronie od przecinka. To tak działa, nie? Bo tak jak godzinę masz 60 minut ci pyknie na streamie, to ci wpakuje jedną godzinę więcej, nie? A jak masz, załóżmy, 50 minut, no to już masz te właśnie setne tam 90, nie? Dobra, gdzie ja idę? Świstak, chłopie. Ja przebiegłem wszystkich tam, ale dobra, ze Świstakiem będziemy mieć misję. To zrobimy od razu. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Nie, co on dla ciebie co zrobić? Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. No, Lukasz już ma 1600 paterków. A na przykład taki kubek będziecie mogli wymienić już od... przypuśćmy, zrobimy, że od 2 koła. Nie, od 1000. Kubek od 1000? A 1500 co? Lukas i tak był jako pierwszy. To Lukas już kubek ma zaległy. Tylko, że no, trzeba zrobić je. Ale no, będzie tak, że będziecie mogli wymieniać je. No to jak załóżmy, Lukas ma teraz 1600, on wymieni sobie 1000 na kubek, zostaje mu 656, bo ja będę mógł skasować po prostu 1000 chyba. A nie, że całość.
No, szok już 838. Tylko ty masz i Lukas w sumie powyżej 1000. Reszta ma poniżej 1000. Szoki ma 838, Zamoj ma 665, Gibby ma 550. 1000 to faktycznie jest dużo punktów. No jak nie, no to patrz, cały czas na streamach chłopy też siedzą. Znaczy, no, cały czas siedzi Lukas, nie? Ma 1600. No, Szoki pisze, że siedzi, a... A punktacja mówi. A pisze z koleżanką, tak. Dobra, nie tyle. Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać tej broni? Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać tej broni? Trochę się posprzeczaliśmy. Ale jest małe opóźnienie, bo widzę, że XDD szybko napisał. Co powinieneś wiedzieć. Mhm. Dobrze, daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. Nawet teraz piszę. O, sprzedajesz coś? Tak, możesz u mnie kupić solidne spodnie. Moje spodnie są lepsze niż u Fiska. Mam większy wybór. Dobra, pokaż co tam masz. Chcę kupić spodnie. Jasne. Spodnie cienia za 1000 bryłek. Ciemne spodnie za 650. Spodnie robotnika za 500. Zebrałem lekcję, aktualnie nikt wysyłać nie chce. Co za ludzie? Lekcje? Za lekcje? A nie masz nikogo bliżej tak swojej chaty, żeby, nie wiem, podjechać po prostu, wiesz, podjechać do ziomeczka, skleić pionę, nie wiem, kupić mu tam Mountain Dew czy coś i daj zeszyt na noc, na wieczór. Idziemy do Fiska, a tu jest jeszcze jakiś gym. Hej, ty! Kim jesteś? Nazywam się Jim. Jestem kurierem magów ognia. O! Służę pomocą każdemu, kto tego potrzebuje. Ponadto sprzedaję mikstury i bandaże. Mam bardzo dobre kontakty, więc jestem w stanie załatwić sporo spraw. Potrafisz leczyć się bandażami? Jasne, mogę ci sprzedać kilka. Są skuteczne i tańsze od mikstur. Mamy tu opcję bandaży? Potrzebuję mikstury, która całkowicie zregeneruje ciało. O. Mój obecny asortyment obejmuje jedynie to, co widzisz. To wytwarza sprzedawane przez ciebie eliksiry. Mac Damarok jednak prawie nigdy nie opuszcza swojej pracowni. Mimo wszystko muszę z nim porozmawiać i zdobyć ten eliksir. Możesz mi jakoś w tym pomóc? Owszem, jednak będziesz mi winien przysługę. Ech. Jesteś wojownikiem, więc nie powinno ci to sprawić problemu. To jak będzie? Niech będzie, pomogę ci. Udaj się do zamku, przed świątynią znajdziesz Damaroka. Z pewnością ci pomoże. Wychodzi na zewnątrz tylko w godzinie nabożeństwa dla mieszkańców obozu. Tylko wtedy można z nim pogadać. Nabożeństwo odbywa się w samo południe. Pamiętaj, że za tą informację w przyszłości będziesz mi winien przysługę. No dobra, ale w starym obozie będę... Znaczy no, tam jak wejdę... Wejdę do środka, do magów, to będę mógł zrobić tą misję zarąbiście i będę miał zarąbistą zbroję. Mikkel! Chwila! Kim jesteś? Nazywam się Miguel. Tyle powinno ci wystarczyć. O. I tyle. Koniec. Okej. Okay. Krótki dialog. Dobra, weźmiemy od Fiska. Mieczyk. Chciałbym kupić miecz. Ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. No mówię, no dlatego typa ta misja. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? O, YouTube już zaczął łapki odejmowywać. Ale na razie tylko dwie odjął.
tego co widzę. Dobrze, wezmę go. Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. No, ale... A my na tyle bryłek, a mamy ten mieczyk. Zresztą może jak Chwistakowi powiem, że 110 chciał, to mi zapłaci 110. Panie Chwistak. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz, tylko się pośpiesz. No i gitara. Mam dla ciebie miecz. Mam dla ciebie miecz. Doświadczenie plus 100. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. No i dobra, Świstak ogarnięty. Czekajcie, mogę wejść sobie do chaty? Ej, ty! No, i żeby mi to był ostatni raz. Ej, ale jak z fałką zbieram, to mogę zbierać. Ej, dobra. No, i żeby mi to był ostatni raz. Także elegant. Dobra. Tak, pójdę jeszcze tutaj, pogadam na górze ze Zgłym. Co to jest? Wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło, może... Co robisz? Próbuję znaleźć coś do jedzenia. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Ciężko ci się żyje w obozie? Niestety, byłoby lepiej, gdyby... nie złamane żebro. Jak to się stało? To był wypadek, źle uderzyłem w skałę, kilof się odbił, uderzył mnie w brzuch. Załatwiało się inaczej. Nie jestem w stanie pracować, więc nie mam rudy. Opowiedz mi o ludziach w obozie. Nie powiem ci za dużo o magnatach ani magach ognia, bo ich nie znam. Po zewnętrznych pierścieniu kręcą się tylko strażnicy i kopacze. O Gomezie mogę wspomnieć jedynie to, że on tu rządzi i nigdy w życiu go nawet nie widziałem. Ma swoich doradców oraz zaufanych ludzi. Najważniejsi to Diego, Lorenzo i Torus. Każdy jest zwierzchnikiem innej kasty. Diego kontroluje cieni, Lorenzo kopaczy, a Torus strażników. Na tych ludzi proponuję ci uważać, jeśli przyjdzie ci z nimi porozmawiać. Inni nie powinni wiedzieć. To uważaj na słowa. Jedno źle wypowiedziane zdanie i skończysz połamany w jakiejś beczce. Jeśli chodzi o kopaczy, to radzę ci mieć dobre stosunki, chociażby zgrawo. Pomaga takim jak ty i nie bierze dużo za swoje usługi. Dobrze znasz się ze Snafem i... Mannheimem. Kucharze i karczmarze zawsze są szanowani. Ktoś jeszcze? Uważaj na zabijaków takich jak Herek, Erens czy Boni i Clyde. Ci ostatni są szczególnie niebezpieczni, bo wymuszają myto. Okej, mamy wszystkim całą informację w sumie, od góry do dołu. Tu skoczymy. Zobaczymy, czy coś jest. Dobra. Ciepacz? Chociaż im porozmawiać nie można niestety. Jest i zły. Jesteś tu. Dalej odejmuję łapki. Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem było dwie dechy, teraz zrobiło 17. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Co mi przyjdzie z twojego poparcia? A co mi przyjdzie z twojego poparcia? Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, musisz zjednać sobie poparcie kilku wpływowych ludzi. Gdybym szepnął o tobie dobre słowo, Diego spojrzałby na ciebie o wiele przychylniej. Tak. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Fletcher. Dobra, to Nek to ja wiem gdzie jest, więc sobie polecimy sami. Tu jeszcze był Grimm.
popatrz, popatrz. Hej, ty! Bloodwing. Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli nie masz szans, kłopoty, możesz już dałem na nas liczyć. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze. Ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Przyjacielską propozycję. Na razie do koniec. Zobaczenia. Nie będę płacił. Trzymaj się, kolego. Mogę przejść? Trzymaj się, kolego. Dobra. Jest Graham, nie Grim. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham. Rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Przysyłam Niediego. Przysyłam Niediego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie? Tylko 20 bryłek rudy. Okej. Diego powiedział mi, że masz mi dać tę mapę. Zaraz. Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. No okej, okay, normalnie wytłumaczył, nie kłócił się. Chyba, że powiem mu, że daj mi tę mapę, albo sam sobie ją wezmę. Wrócę później. Tam wrócę później. Zrobię save'a. Przysyła. Nie. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Dostałem. Uspokój się, stary. Nie chcę tu żadnych kłopotów. Jednak za frikę. Masz, weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój. Dobra, mamy. Tak, generalnie on ma jakie mapy jeszcze. A tu mi nie trzeba raczej. Na razie. Chciałbym kupić. Jasne. Może jak będę miał więcej hajsu. Mam w ofercie coś ciekawego. Mapę kolonii ze znaczonymi skrótami. To cacko znacząco przyspieszy ci podróżowanie. Tylko 200 bryłek rudy? Serio? Szkic. O, plan starego obozu. Mapa szybkiej podróży. To jest to. Ona jest za 200, a ja mam 191 i jakieś graty. No jeszcze jej nie kupię. Jeszcze jej niestety nie kupię, ale dobra. Możemy tak. Tutaj sprawdziłem wszystko. Ja się teraz wrócę, przejdę górą, jeszcze zobaczę, czy ktoś siedzi z imieniem. Pójdziemy najwyżej do jaskini Neka znaleźć. Ponoć jesteś bardzo odważny, poradzisz sobie bez ochrony? O kurde. A, już to widzę, taki śmieć. A, i oni już wiedzą, że jestem bez ochrony, czyli tu może być przewalone bez tej ochrony, naprawdę. Ajajaj. Dobra, z Tipperem porozmawiałem. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju! Mam was wszystkich serdecznie dość! Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę. Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu. Ale żaden z tych sukienkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję. Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi. Banda wieprzy. Nienawidzę ich. Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę. Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę jakby nigdy nic. Każdy cholerny dupek. Pomogę ci znaleźć nową chatę? Jest nowa misja, o proszę. Naprawdę byłbym ci bardzo wdzięczny. Jeżeli coś by się zwolniło w obozie, to mi o tym powiedz. Okej, koniec. Czyli jest nowa misja z Kylem. Będziemy mogli mu ogarnąć nową chatę. To zarąbiście. Więcej kto będzie? Tu sam kopacz. Eskel? I Jesse.
porozmawiamy oczywiście. Kim jesteś? A co ci to obchodzi? A zresztą, jeszcze niedawno byłem piekarzem i nawet jakoś sobie radziłem. Do czasu, gdy miłościwie nam panujący Robert III... Nie zdążyłem znowu. Wszystko na tą wojnę z orkami. Postanowiłem jednak się nie dawać. By sobie jakoś odbijać ten królewski haracz, zacząłem dosypywać piachu do swojej mąki. Pewnego ranka do moich drzwi zastukała straż i się skończyło. Musiałem się pożegnać z moją piekarnią w Korinis. Piask do mąki dosypywał. No co za chłop. Co za mistrz. Należało ci się za to sypawienie piasku do mąki. On mi powiedział, zjeżdżaj stąd. O, pogadane. Dobra, wiecie co? Ja robię save'a. Kończę tego streama na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za obecność. Powinien to skończyć tak. O. Dziękuję wszystkim za obecność, za łapki w górę zostawione. No i co? Widzimy się jutro jak coś, nie? Jutro stream, środa wolna jak coś, także planning już jest. Trzymajcie się wszyscy, hej!